So Poland against Ukraine. And a big match for the Ukraine, with Poland having already qualified for the World Cup. Second place here is up for grabs with Belarus taking on Wales. Well, there's the Polish side for coach Jerzy Engel. And he welcomes back Oli Sadebe at number 11, the Panathinaikos striker, who's been the key player in this Polish side. It's Scottish officials with Hugh Dallas, our referee. Ukraine, well, they know that it's going to be the playoffs at best, and it will be England or Germany who they'll face, with the first match taking place in Kiev. So plenty of pressure on the Ukraines. Poland have been one of the success stories of this World Cup qualifying, and they were one of the first teams to qualify from Group 5. A fine record, 6 wins, 2 draws, and just 1 defeat. And it began with a 3-1 win in the Ukraine for Poland, which really got things going. So throw to Ukraine early on. Luzny. What an interesting scenario this for the Ukraine. They've got to sweat a little bit on what happens to Belarus. No flag. Onside. That was a very good early opportunity for Vorobi. Luzny again. Poland, I'm sure, will want to make sure that they end the qualification in good style, but you can tell straight away that it's Ukraine who've got plenty to play for. Oof, that's a fine save as well. Worth the effort. And a great strike coming in here from Shevchenko. Ukraine have got through 20 minutes, and both matches in this group are goalless, and the flag stays down. Now there's 2 in the centre, there's 3 across the face, the goal, it goes! And Popov. Well, that was Thomas Kloss who came across, but Popov, the angle may well have been tight, but he feels he should have done better. Fifth corner of the match, the second to Poland. That's well struck, it's over. And Kosminski with the effort, and it was over the bar. Lobanowski, we never really get much emotion from him. He's watching intently now. The game that's key in this group is the match in Cardiff between Wales and Belarus. But the Ukraine at the moment have done enough. Oli Sadebe. Now let's see what he can do here. Oh, that's a brilliant finish. And that finish there typifies why this man is so important to Poland. The coach fought so hard to get the Polish citizenship agreed 2 years ago, and it was a great finish there that has given Poland the lead here and put a little bit of pressure on Ukraine. Well, but it's gone in the second half, and Ukraine still chasing, and there's 2 in the centre here, there's 3, and there must be off the line. It was a half clearance and over the bar. Well, the news that Wales were leading Belarus, I think, has been reached to the bench. So Ukraine know that they're at the moment okay, but I'm not sure whether all the players are fully aware. Shevchenko's had a
63 minutes now played. And there's Matic. That's a free kick. Cardwan came across and really just barged into his opponent. Now plenty of options here. There's three runners. Shevchenko's the obvious target. Watch out for him. He went for goal himself. Well, Shevchenko always dangerous. He's clearly going to be the key man if Ukraine can somehow get back into this contest. At the moment, though, Poland on top and deserve to be in front. But as things stand at the moment, Ukraine will still go through to the playoff. Well, it could be against England or Germany. He's so quick here, Olisa Davy. Well, that was good great goalkeeping by Vitali Riva, because he committed himself and made it difficult for Olisa Davy. But you fancy the Panathinaikos striker to score there. And Poland are having a good spell at the moment. And across the face, the goal and wide. And Riva this time has caught out of position. And Poland should be out of sight by now. Major chance this. Across the face, the goal. And just wide. Waldock taking the goal kick for Dudek. Ukraine still battling. There's 10 minutes to go. Now they've got options. They've got two in the centre. That was a fairly late challenge, but Hugh Dallas happy to let things continue. I'm not sure Zelikov knew too much about it. Oh, was Dudek fouled there. Play on. And Shevchenko! Well, there was a flag on the far side. Now, well, the Polish players are all looking to Hugh Dallas. Will the goal stand? Watch closely. Is Dudek fouled there? I don't think he is, but the flag's gone up on the far side. Popov was involved, and when it came across, well, he won't score too many easier goals than that. Here's the incident. It's got to be playoff. And I think that's what Hugh Dallas has said as the ball comes across. Look at Shevchenko. I don't think you can believe that he scores an international goal so easily. Well, there's quite a decent following from Ukraine as we're into stoppage time. This has not been a good performance from Ukraine, but they will go into the playoffs and Poland will be on their way as live outsiders from Europe for the World Cup. Good effort! Oh, it skimmed across the crossbar. What a shot this was by Krzyzalowicz, who came on at half-time. And another fine effort wide. Well, this time Riva knew nothing about it. And the other substitute, Krasnovec, shooting wide. 2.5 minutes of stoppage time. Still, we continue in this World Cup Group 5 qualifier. And there it is. So Poland win Group 5, Ukraine will finish second. And Belarus couldn't deny them. Olisa Davy, he could have had another as well. Shevchenko, the two striking stars of these two countries, the goal scorers in a 1-1 draw. And so to one of the smallest crowds to witness a football match in Cardiff, in the Millennium Stadium, which has hosted the English Cup final, the playoff matches, and is the home of the Welsh Rugby Union national side as well. Well, Wales completely dominated this match against Belarus, and a corner count at half-time told its own story. They had good chances as well, with Matt Jones bringing out the best in Tomilovic, as Wales went in search of glory. 125 years, they've never had a worse run than this current period,
and if they failed to win this game against Belarus, it would have been 13 games without a win. But they managed to get one key goal. Delaney feeding Davis, and John Hartson finishing off in fine style. Really enjoying his time up in Scotland now with Celtic. Lost a lot of weight. And Belarus without Kachkovic and Balkovic from Dynamo Kiev, who didn't travel. They've had an argument with the coach. Well, the arguments will be continuing from Belarus, because they've got nothing out of this game in Cardiff. They finished third in the group. It was perhaps as good as they could expect, but when the qualifications come round for Portugal and the next European Championships, they'll be dangerous. Belarus. Good wins in this one this afternoon. Belgium are the team that knows that they are vulnerable, although if they do beat Croatia, Scotland could just edge through, but it's going to be a seven-goal swing. Belgium's key performance and key result was that against Scotland in the last game in Brussels. And although things haven't gone too well for them, they have got quite a good following here in the stadium in Zagreb. And Mark Bilmot is about to get us underway. Very experienced. Well, Belgian football's going through a renaissance period, and Anderlecht got through to the Champions League, and in fact had the audacity to lead in the Bernabeu Stadium in their last match against Real Madrid. They led at half-time and eventually lost 4-1 and missed a penalty. Belgium, though, will be hoping that they can get the point that they need. Temporarily out of the World Cup, although Belgium will get a second chance. But it may well be a playoff against the Czech Republic, in which they wouldn't be favourites over two matches. Boxing scores, the deadlock's broken. And I would imagine that's gone down extremely badly in Scotland, that goal. 10 minutes to go. Croatia press forward again. Oof, good save. Well, Balaban's having such a lot down this right-hand side since he's come on. And here he really tested Gert Vlieger. Well, Belgium aren't noted for their comebacks. They're a side that once you've taken the lead against them, you feel you can go on. That's deflected. Van der Haga's shot. The Belgium fans, there's plenty of tension for them. Well, deflection, taking it just wide. 3 minutes of stoppage time, they're nearly there, but Belgium could yet have one more chance. Wait for the roar when the final whistle goes. It's imminent, it's now, and Croatia have qualified, and there will be plenty of partying in Zagreb tonight. Belgium, they will have to face the Czech Republic, who have had a fine win today in their qualification match against Bulgaria. It was always going to be tight here. We're out. Croatia, who were so entertaining 3 years ago in France, are through to the World Cup finals. Well, Scotland against Latvia was being billed as the last match in charge by Craig Brown, who afterwards was to announce his international retirement. Hopefully he'll be staying on for a director of football place. And Scotland, well, they've done pretty well, I think, under Craig Brown, despite the fact that they missed out so narrowly for the European Championships with the defeat against England. And here against Latvia, it was desperately disappointing for the Scots that they went behind. Rubens with the goal. Christian Daly made a real mess of it. Matt Elliott couldn't do much about that either. And Latvia taking the lead after 21 minutes. Well, they got a very scrappy goal to equalise just before half-time. It could well have been Rubens who got the goal. Friedman claimed it, his first for his country. Could have been the tale of three heads, this one. But 1-1 at half-time.
Scotland were to end their campaign on a winning note. Weir coming across from Burley's free kick. Polinko, very little chance. Craig Brown's Scotland end on a winning note. Brown bows out as a gentleman. Of a playoff place. This is not the Romania side of the mid-90s. And even if they do get to Japan, they look as if they will struggle. 53 minutes gone. Georgia taking the lead. Kabalashvili's ball across to Latsvili, who opened the scoring. No offside. And Romania in deep trouble at home. Under the guidance of Georgiadi, who is finding out just how difficult it is to be a manager. Now, one of his selections that he dragged back out of the international wilderness and oblivion back into the side was Popescu, and he repaid him with an equalising goal 2 minutes from time. Final score, 1-1. Now, Italy too had made hard work of qualifying unbeaten and just 3 goals conceded. They should have secured top spot last month, but could only manage a draw against Lithuania. Tonight in Parma, just a point was needed for Trapattoni's team against a Hungarian side that had almost beaten them on the opening night. Just 1 goal in the game. It came just short of half-time, and it was scored by a man who was whistled almost every time he came in connection with the ball, and the name of Baggio rang out until he stepped up to deliver the goal in true Del Piero of old style. On a night which produced some fabulous free kicks all around Europe, that was up there with the best of them. Parma had at last something to cheer about, and so did Del Piero. After the match, Trapattoni said that he was going to not take Baggio to the World Cup. He was fed up of listening to all the talk and conjecture, and if anybody got on the back of Del Piero again, there would be zero hope. Here, scapegoats being looked for, and it was open season again on Oliver Bierhoff. Back because, well, Karsten Janka, amongst others, were out. He missed a succession of chances, but he did create a few chances and openings himself. Now playing, of course, in Monaco and finding it equally as tough down there. That was the moment when they realised in the stadium here that England were losing. This was the moment that, well, he thought he'd opened the scoring. The misses, though, tended to get a little worse than this. Great move, this, and not a bad finish from Oliver Bierhoff. Thought he'd scored, the keeper did just enough, but Neuville really should have put it in from 5 metres out. At the end of the 90 minutes, for about 2 minutes, Germany had qualified. These celebrations were being prepared in earnest as England triumphantly rode into Old Trafford, with the fans' thoughts very much focused on next summer's finals. There was no Michael Owen or David Seaman. It didn't really matter, though. All they had to do was just defeat Greece. Easy enough. So they sat back and waited for the goals to arrive, which they duly did, only they weren't expecting them to go in the England net. 36 minutes gone. Jaris Dias with the finish, and Nigel Martin with no chance. It was a fine finish and one of the goals of the day. Right across the face of the goal, Ferdinand didn't clear. 68 minutes, he'd only been on a matter of seconds, and Teddy Sheringham levelled the score. 35 years of age and still improving with every game. So busy were they celebrating, the lead lasted just a minute. Poor defending by England, and Nikolaidis making it 2-1, and they're in utter disbelief descending across Old Trafford. Dignol was a little generous with the free kick giving, but even so,
as time was running out, nobody quite expected what was coming up now. France 98, a Matt Argentina match all forgotten. England's new superhero, David Beckham. Almost the last kick of the game. England securing the draw and qualification. Mamy bezpośrednim awansem 32 minuta i złota akcja piłkarzy Mirosława Blażewicza. Popatrzmy, Ali Karimi pięknie do tyłu i z pola karnego. Ali Reza Nikbat pokonał bramkarza tajlandzkiego. Było 1-0. Ładna akcja całego zespołu. Setny mecz Ali Day, napastnika Hertha Berlin w reprezentacji. Było kilka szans, później w poprzeczkę trafił właśnie Ali Day. I jeszcze w pierwszej części gry z kolei Ali Samerek, również poprzeczka. Trwało ostrzeliwanie bramki tajlandzki, ale więcej goli w tym meczu już nie padło. Iran pokonał Tajlandię 1-0. Tajlandia pozostaje na ostatnim miejscu w tej grupie. Wciąż podopieczni Petera Wajda nie wygrali ani jednego meczu, choć tej okazji długo na pewno nie zapomną. Zmarnował ją Kiat i Suk Senwang. Iran zainkasował 3 punkty i w dalszym ciągu liczy się w walce o pierwsze miejsce w tej grupie, a walczy o to miejsce z Arabią Saudyjską, która grała w Ammanie z Irakiem. Saudyjczycy w tradycyjnych zielonych strojach. Już w 29 sekundzie Abdullah bin Shehan strzelił bramkę na 1-0 dla Arabii Saudyjskiej. Dwukrotni uczestnicy Mistrzostw Świata w 1994 i w 1998 roku, jeden z najsilniejszych zespołów w Azji, w strefie Zatoki Perskiej. Tutaj bardzo szybko Saudyjczycy wyszli na prowadzenie, ale po pół godzinie gry piłkarze Iraku wyrównali. Ładna akcja na lewej stronie Hawara Tahera, dośrodkowanie i najlepszy strzelec zespołu Iraku, Abdul Hail, wyrównał. Było 1-1, wyrównane, ciekawe widowisko. Irak już walczył tylko o prestiż, bo ten zespół stracił definitywnie szansę, przynajmniej na drugie miejsce. Irak grał dopiero raz na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku. Na kolejny awans trzeba będzie jeszcze poczekać przynajmniej 4 lata. Wyrównany, jak powiedziałem, mecz, ale piłkarskie doświadczenie wzięło górę. Mówię o Saudyjczykach. W 77 minucie Bin Shehan, drugi gol w tym meczu tego napastnika. I ostatecznie Arabia Saudyjska wygrała z Irakiem 2-1. Niezwykle istotne zwycięstwo pozwalające piłkarzom Alena Nar Johara liczyć się jeszcze w walce o pierwsze miejsce. Tutaj na placu boju o pierwsze miejsce. San Jose, gospodarze popularni Ticos, podejmowali zespół Meksyku. Meksykanie zielone koszulki, a Kostarykańczycy grali już na luzie, bo przed miesiącem zapewnili sobie awans. Mimo tego podeszli do meczu zupełnie serio i od początku zaatakowali. Tutaj Ronald Gomez nie wykorzystał okazji. Później bliski szczęścia był Hernan Medford. Popatrzmy na tę akcję. Ładne zagranie Waltera Centeno i Medford, ten, który pamięta Mistrzostwa Świata z 90 roku, kiedy to Kostaryka jak dotąd jedyny raz grała na tej imprezie. Nie wykorzystał tej szansy. Później bardzo niemiłe piłkarskie zdarzenie. Bójka Jesusa Arellano z Wilmerem Lopezem i Meksykanin i Kostarykańczyk. Usunięcie z boiska, kończyły oba zespoły mecz w dziesiątkę. Bliżsi wygrania w tego meczu byli gospodarze. Kolejna dobra szansa. Niewykorzystana. Meksykanie też mieli swoje okazje. Kautem Oglanko, bliski szczęścia po rzucie wolnym, ale ostatecznie mecz zakończony remisem bezbramkowym. I Meksykanie wciąż walczą, ale nie są pewni awansu, bo oto jedni z ich przeciwników, piłkarze Stanów Zjednoczonych, podejmowali u siebie Jamajkę i zaczęli znakomicie. Czwarta minuta, Joe Maxmore, uczestnik ostatnich Mistrzostw Świata z Francji, strzela bramkę na 1-0. Amerykanie grali na 3 ostatnich mistrzostwach. Walczą teraz o 7 udział w ogóle w piłkarskich Mistrzostwach Świata. Potrzebowali absolutnie zwycięstwa. Szybko objęli prowadzenie, ale równie szybko je stracili, bo oto w 14 minucie James Lawrence wyrównuje. Pokonany Brad Friedel, było 1-1. I taki wynik wielce niekorzystny dla Amerykanów utrzymywał się bardzo długo. Do 81 minuty, bo wtedy po podaniu Claudio Reyny faulowany w polu karnym jest Landon Donovan, a Joe Maxmore nie myli się, strzela bramkę na 2-1.
strzela swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Stany Zjednoczone pokonały Jamajkę 2-1, a że w tej samej kolejce Honduras niespodziewanie przegrał z outsiderem tabeli Trinidadem i Tobago 0-1, to Amerykanie już teraz w szczęśliwych dla nich okolicznościach zapewnili sobie awans. Awansują, jednak popatrzmy, jak radzili sobie w tej kolejce czterokrotni mistrzowie świata, uczestnicy wszystkich 16 finałów mistrzostw, czyli Brazylijczycy. Oni podejmowali u siebie zespół Chile, który już się w ogóle tutaj nie liczy w tej grupie. Brazylijczycy zagrali dość słaby mecz, ale wygrali. 53. minuta i Edilson strzela bramkę numer 1. Kwadrans później, po ładnej akcji całego zespołu, ustalił wynik tego spotkania Rivaldo, powracający po kontuzji. Ładna asysta Cafu, który w ciężkiej sytuacji zdołał dograć piłkę koledze. Brazylijczycy wygrali 2-0 i zachowali szansę na awans, choć do końca będą musieli o ten awans walczyć. Po piętach depczą Canarinhos piłkarze Urugwaju. Z tej 10-zespołowej grupy na Mistrzostwa do Korei i Japonii pojadą zespoły z miejsc 1, 2, 3 i 4. Na 4 aktualnie są właśnie Brazylijczycy po tej wygranej. A wspomniany wcześniej zespół Ekwadoru, który wciąż nie może doczekać się pierwszego awansu, choć jest tego bardzo blisko, grał w La Paz na wysokości 3600 metrów w bardzo trudnych warunkach z zespołem Boliwii. Boliwijczycy w zielonych strojach. Oni już podobnie jak Chile bez szans na awans i w tym meczu istniał tylko jeden zespół Ekwadoru. Już na początku w 13 minucie Ulises de la Cruz strzelił bramkę na 1-0 dla gości. Po kolejnych 10 minutach najlepszy snajper w zespole Ekwadoru, Augustin Delgado, podwyższył na 2-0. Kuriozalna to bramka, no ale zaliczona. 2-0, takim wynikiem zakończyło się pierwsze 45 minut, a w 58 minucie Iwan Caviedes strzela bramkę na 3-0. Ekwador jest przyzwyczajony oczywiście do gry na takich wysokościach. Tutaj w Boliwii problemy miały pozornie, teoretycznie silniejsze ekipy, takie jak Argentyna czy Brazylia. Nie miał ich zespół Ekwadoru, choć stracił jednego gola. W 60 minucie Galindo Gonzalo zmniejsza rozmiary porażki, było 1-3. No ale końcówka ponownie należała do gości. 90 minuta, Kleber Chalado środkował, a Fernandez strzelił na 4-1, a wynik meczu ustalił Luis Gomez w 92 minucie. Po tym meczu zwolniony został trener Boliwijczyków Jorge Habegger, a Ekwador wygrał pewnie i jest już bardzo, bardzo blisko awansu do Mistrzostw Świata, a Boliwijczycy u siebie na własnym boisku przegrali w eliminacjach po raz pierwszy od 1985 roku. To dobrze pokazuje to, jak ciężko jest wygrać w tych trudnych warunkach na boisku w Boliwii. Walczący o awans wicelider tabeli Paragwaj podejmował na własnym stadionie Argentynę, która już, jak powiedziałem, awansowała. I oto 51. minuta, rzut karny dla gospodarzy. José Luis Chilaver, czyli bramkarz, strzela na 1-0. Strzelił przed 5 laty bramkę Argentyńczykom w meczu eliminacyjnym, tylko że wtedy z rzutu wolnego. Teraz wykonał 11 skutecznie, ale po 15 kolejnych minutach cieszą się Argentyńczycy, bo Mauricio Pochettino strzela bramkę, choć jak protestowali gospodarze, a najbardziej Chilaver, ponoć ten gol strzelony był ręką. Tak czy inaczej, bramka uznana. Cóż z tego, skoro po kilku następnych minutach ponownie gospodarze prowadzili 2-1 w roli głównej Gustavo Morinigo. 70 minut za nami, Paragwaj wciąż lepszy, ale w roli głównej w ostatnich minutach powracający po dłuższej przerwie do reprezentacji Gabriel Batistuta, on wyrównuje. Po roku przerwy powraca i strzela bramkę dającą jemu, jego zespołowi punkt. Grzegorz Fajda, dzień dobry. Ukraina zremisowała z Niemcami 1-1 w pierwszym meczu barażowym o awans do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Początek spotkania na wypełnionym podległym stadionie olimpijskim w Kijowie przebiegał pod dyktat do gospodarzy. Ukraińcy stworzyli kilka groźnych sytuacji, z których jedną wykorzystał Gennadij Zubow po rzucie wolnym wykonywanym przez Andrija Szewczenko. Zubow wykazał się największym sprytem w polu karnym i nie dał szans Oliwerowi Kanowi. 80 tysięcy kibiców z prowadzenia swoich pupili cieszyło się tylko przez 11 minut. Niemcy przystąpili bowiem do zdecydowanego ataku. Najpierw Andreas Linke strzelił poprzeczkę, a chwilę później uderzenie Marco Remera z linii bramkowej wybił Andrij Szewczenko. Wreszcie w 31 minucie po podaniu Aleksandra Ciklera bramkarza gospodarzy pokonał Michael Balak z Bayeru Leverkusen. Ukraina, Niemcy.
Australia zremisowała z Francją 1-1 w towarzyskim meczu piłkarskim, jaki rozegrano w Melbourne. Mecz, który oglądało na stadionie ponad 53 tysiące ludzi, którego rozegranie wzbudziło sporo kontrowersji, rozpoczął się lepiej dla gospodarzy. W 43 minucie z rzutu rożnego dośrodkowywał Stan Lizaridis. Centrem przedłużył Tony Widmar, a do siatki trafił Craig Moore. Po pierwszej części gry Australijczycy, którzy mieli jeszcze kolejne okazje, prowadzili 1-0. Mistrzowie świata i Europy zabrali się do ostrej pracy od początku drugiej części gry. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 48 minucie Roberto Pires zagrał do Mustafa Diugari. Ten oddał piłkę do Piresa, pomocnik Arsenalu idealnie obsłużył Davida Trezeguet i napastnik Juventusu, który z bliska pokonał Marka Schwarzera w bramce australijskiej. Więcej goli kibice już w tym meczu nie oglądali. Mecz z Australią ze względu na daleki i długi wyjazd wzbudził falę krytyki, która na pewno wzrośnie, bowiem Diugari został w 58 minucie tego meczu powalony na boisko przez Muscata, w rezultacie czego doznał groźnej kontuzji. Francuski zawodnik musiał opuścić boisko na noszach, a zdaniem lekarzy jego rozraz piłką może trwać 3 miesiące. W nocy na stadionie w Buenos Aires odbył się pożegnalny mecz legendy argentyńskiej światowej piłki Diego Maradony. Reprezentacja Argentyny pokonała drużynę gwiazd 6-3. W drużynie reszty świata wystąpili m.in. Eric Cantona, Lothar Matthäus, Victor Stoichkov, Devon Schuker, Enzo Francescoli i Carlos Valderrama. I atut własnego boiska. Wyspiarze pokonali Iran 2-0 i są o krok od wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Oba gole dla gospodarzy zdobyli piłkarze Leeds. Najpierw w 45 minucie rzut karny wykorzystał Holland, a 5 minut po przerwie do siatki trafił Robbie Keane. Andriy Szewczenko nie zbawił Ukrainy. To był mecz z podtekstami, bo przecież reprezentację Anglii prowadzi Szwed, Sven Goran Eriksson. Pierwsi bramkę zdobyli gospodarze w 28 minucie spotkania. David Beckham wykorzystał problematyczny rzut karny. Był rzut karny czy nie było, panie Witku? Tak jednym słowem. To jest, tak jakbym... Jednym słowem. To był czy nie było? Bo ja, sądzę, ja twierdzę, że był. No ja mówię, że nie był. No bo prezes Boniek zawsze lubi... Ja twierdzę, że nie było. Karnego, proszę o dyscyplinę. Karnego wykorzystał David Beckham, a wyrównał Hakan Mild, wykorzystując błąd angielskiego bramkarza Nigela Martina. I wreszcie historia, o którą już tutaj wspominaliśmy. Pożegnanie Diego Maradony na stadionie Boca Juniors. Maradona rozegrał ostatni mecz w meczu reprezentacji Argentyny. Zresztą świata strzelił nawet dwie bramki, obie z rzutów karnych. No, inna sprawa, że René Higuita nawet nie rzucał się do tych strzałów. Wygrali 6-3 Argentyńczycy, powiedzmy gospodarze. Natomiast ciekawa rzecz, bo Maradona po raz ostatni w historii reprezentacyjnych występów założył koszulkę z numerem 10. Jest on ostatnim piłkarzem argentyńskim, który grał z tym numerem w drużynie narodowej, bowiem ten numer został zastrzeżony właśnie... Bilety na to spotkanie rozeszły się długo, długo przed pierwszym gwizdkiem. Oto drużyna Słowenii w bramce Marko Simeunovic, a dalej z dwójką Żelko, Milinovic, z czwórką Łamer, Bugdalic, z numerem piątym Marinko Galic, z numerem szóstym Amir Karic, z siódemką Doninowak, z numerem ósmym Aleš Čech, z dziewiątką Milan Oster, z jedenastką Miran Pavlin, z trzynastką Mladen Rudonia i z numerem osiemnastym Milenko Acimovic, a to już ich rywale, piłkarze Rumunii. Bogdan Stelea w bramce z dwójką Cosmin Contra, z trójką Julian Miu, z numerem czwartym Adrian Jęczy, z piątką Christian Sivu, z szóstką George Popescu, kapitan drużyny, Jon Sabał, z numerem siódmym Jonel Muntano, z ósemką Konstantin Nikulae, nowy gwiazdor, młody, 20-letni piłkarz, z dziewiątką Adrian Mutu, z numerem dziesiątym i jeszcze jeden Adrian Ilie, czyli popularny kobra piłkarz Walencji, z numerem jedenastym. Gospodarze w jednolitych białych koszulkach i spodenkach Rumunii, w żółtych kostiumach, w swoich grupach. Oczywiście oba zespoły zajęły drugą pozycję. Słoweńcy ustąpili pola Rosji w bardzo trudnej grupie pierwszej, ale wyprzedzili Jugosławię. Nieobecność Plawik na Mistrzostwach Świata to wielka sensacja zmagań na starym kontynencie. Z kolei Rumunii byli dużo, dużo słabsi od Włochów w grupie ósmej. Quadra Azzurra dzieliła i rządziła, ale teraz dla podopiecznych George Hadziego także szansa. Uwaga! Rozpoczęło się bardzo groźnie. Adrian Ilie przed szansą piłkarz Walencji, ale nie potrafił
zmusić do kapitulacji Marko Simeunovicia. Nie trafił nawet w ten prostokąt strzeżony przez bramkarza drużyny słoweńskiej. Piłka 2 metry nad poprzeczką. Numer 6 to George Popescu. Trenerem jest teraz jego wielki przyjaciel George Hadzi. I od razu opaska powróciła właśnie na rękę Popescu. Przez jakiś czas dzierżył ją Christian Siwu, zawodnik Ajaxu Amsterdam. Był najmłodszym kapitanem w dziejach piłkarskiej reprezentacji Rumunii. Adrian Mutu, zawodnik Veronu, wypożyczony z Interu Mediolan i non-stop atak zespołu rumuńskiego. Z numerem 8 Jonel Munteanu, piłkarz Wolfsburga, więc dobry znajomy Andrzeja Juskowiaka. 18 minuta spotkania w Lublanie, wciąż 0-0. Trener Srecko-Katanec odważnie powiedział, że Rumuni to na pewno faworyci. Grają w renomowanych klubach, ale my chcemy im sprawić im dzisiaj w Lublanie niemiłą niespodziankę. Trener Słoweńców dodał, że wcale nie zamierzają się jego podopieczni rzucić ostro do ataku. Ufamy sobie nawzajem, wierzymy w swoje umiejętności. Nasz styl oparty jest na dyscyplinie i spokoju. I rzeczywiście nie ruszyli do ataku piłkarze Słowenii, ale czy nie cofnęli się za bardzo? Atak za atakiem piłkarzy w żółtych strojach i kolejna szansa niewykorzystana przez Adriana Ilię. Doskonały napastnik, 12 bramek w 43 meczach w reprezentacji, ale trafiony kontuzjami częściej. Przebywa w gabinetach medycznych niż na boisku. Tak to wyglądało przynajmniej w ostatnich 2 latach. I jeszcze jedna akcja Słoweńców. Urwana już w zasadzie w zarodku i ruszają piłkarze Rumunii. Adrian Mutu, piłkarz Werony, powstrzymywany za koszulkę, domaga się od arbitra żółtej kartki. Za ogromne pieniądze przeszedł do Interu Mediolan, tam jednak nie potrafił znaleźć sobie miejsca w pierwszym składzie Adrian Mutu, ale ma jeszcze na to czas, 22 lata, przyszłość przed nim. Jak na razie tylko jedna bramka w reprezentacji. Kim Nielsen, arbitrem tego spotkania. To bardzo ważne, bo to arbiter o międzynarodowej sławie, renomie, takiemu. Arbitrowi można ufać. Wszystko to a propos wypowiedzi Kosmina Kontry, który w jednym z wywiadów powiedział nie mniej, nie więcej, tylko że Rumuni obawiają się, że arbiter może sprzyjać drużynie słoweńskiej. Chodziło o słynny mecz eliminacyjny Słowenia-Rosja, kiedy to sędzia podyktował bardzo kontrowersyjny rzut karny już po upływie 90 minut i Słoweńcy wygrali z Rosjanami 1-0. Uwaga! I nareszcie bramka dla Rumunów. Atak non-stop opłacił się. Konstantin Nikolae. Mówiłem o młodych, Kosminie Kontrze czy Christianie Siwu, ale tą najmłodszą gwiazdą w ekipie George Hadziego jest właśnie Konstantin Nikolae. Zawodnik Sportingu Lizbona ma dopiero 20 lat, to jego 15 występ w reprezentacji. Strzela jak na zawołanie. Dla reprezentacji Rumunii strzelił już 8 goli, a teraz zdobywa 9. bramkę. Bogdan Stelea z rozpaczą patrzył, jak piłka, lobując go, ląduje w siatce. Oczywiście Marko Simeunovic, bramkarz drużyny słoweńskiej. I teraz jaka będzie odpowiedź gospodarzy? Adrian Mutu, wciąż Rumunii. Mutu przełożył na lewą nogę, z lewej strony jest Adrian Ilie. Dośrodkowanie i znów piłka niedaleko spojenia słupki z poprzeczką. Konstantin Nikolae złapał wiatr w żagle. Kilka minut po pierwszej bramce miał ochotę ponownie wpisać się do protokołu. Amir Karić opuszcza boisko. W jego miejsce Nastia Cech. Szybka zmiana Srecko-Katanece, ale nie ma na to czekać, bo przecież gospodarze przegrywają 0-1. Grają to najważniejsze bez swej wielkiej gwiazdy Zlatko Zachowicza. Piłkarz Benfiki Lizbona z
skonfliktowany z trenerem, ale i bez niego Słoweńcy potrafią strzelać gole. Milenko Acimović, zawodnik z Fenej Zvezdy Belgrad, a więc drużyny jugosłowiańskiej, strzela wyrównującą bramkę. 9. gol tego piłkarza w reprezentacji. Cudownie złożył się, a przecież do bramki było około 16, może nawet 18 metrów. Warto też zwrócić uwagę na dokładne podanie Nastii Cecha. Piłkarz Brugi kilka minut wcześniej pojawił się na boisku i była to bardzo dobra zmiana w wykonaniu Srećko Kataneca. Znów nadzieja wstąpiła w serca kibiców, którzy zasiedli na stadionie w Lublanie, bowiem gospodarze remisują 1-1. Podrażnieni Rumuni rzucili się do ataku. Jeszcze raz Adrian Mutu. Tym razem się nie udało. Drobnej kontuzji doznał Muamer Vukdalić podczas jednego ze zderzeń w powietrznym pojedynku. Do przerwy Słowenia remisuje z Rumunią 1-1. Świetna zmiana trenera Srećko Kataneca. W 40 minucie pojawił się na boisku Nastia Cech i to on dośrodkowywał, kiedy bramkę dającą remis gospodarzom strzelił Milenko Acimović. Była to 42 minuta. Wcześniej pierwszą bramkę w tym spotkaniu strzelili Rumuni, a konkretnie Konstantin Nikulae w 30 minucie meczu. Milenko Acimović wygląda na to znów będzie zbawcą drużyny słoweńskiej. Przypomnijmy, że to ten zawodnik strzelił niesamowitą bramkę z niemalże 50 metrów w pojedynku Słowenia-Ukraina i gol ten dał awans Słoweńcom do finałów Euro 2000. Acimović nie zawsze zresztą ma miejsce w podstawowej 11. Dziś miał zastąpić Zlatko Zachowicza. Ten wielki gwiazdor odczuwał bóle brzucha i zrezygnował z udziału i w jednym spotkaniu, i także w meczu rewanżowym. Prasa pisała, że chodzi o konflikt z trenerem Srećko Kataneczem. Zlatko Zachowicz te wiadomości dementował. Faktem jest, że największego gwiazdora Słowenii nie ma w tym meczu. Tutaj rozkładał bezradnie ręce Adrian Mutu, domagając się rzutu karnego, ale spokojnie Kim Nielsen nakazał grać dalej. Jonel Munteanu, z prawej strony Kosmin kontra. Rusza zawodnik Milanu, ale chyba niepotrzebnie w pojedynkę próbował rozwiązywać tą sytuację. Jeszcze raz sytuacja, w której Adrian Mutu chyba był zahaczany nogą. Kim Nielsen mógł w tym momencie pokazać na punkt oddalony o 11 metrów od bramki Marko Simeunovicia. Mówiłem o spekulacjach prasy słoweńskiej. Sporo szumu też było w prasie rumuńskiej, bowiem któryś z dziennikarzy wymyślił sobie, że w meczu tym, w tak ważnym spotkaniu, powróci na murawę George Hagi. Ten największy piłkarz drużyny rumuńskiej jeszcze raz założy buty piłkarskie i wspomoże kolegów w walce o awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Sam Hagi szybko zdementował tą niesamowitą wiadomość. Mam tak dobry piłkarzy, mam tak wyrównany skład, że nie potrzebuję jeszcze raz przywdziewać kostiumu reprezentanta kraju. Obecnie najbardziej doświadczonym piłkarzem jest oczywiście George Popescu, piłkarz Lecce. Dziś rozgrywa 103 mecz w reprezentacji, to zawodnik z numerem 6. A tutaj walczący z opaską na głowie Muamer Vukdalić. Milenko Acimović, strzelec bramki, ładnie próbował urwać się prawą stroną, ale spokojnie Johan Sabał. Adrian Jęci, nie ma Filipescu, żelaznego stopera drużyny George Hadziego. Ten jednak kontuzjowany musiał nieco w eksperymentalny sposób złożyć linię defensywną. Sabał z prawej strony, ładnie minął Mladena Rudonię, jeszcze raz Sabał. Idzie mu w sokurs, bardzo ofensywnie grający prawy obrońca Kosmin kontra.
piłkarz Milanu do tyłu i nie ma gola. Uderzał Jonel Munteanu, zawodnik Wolfsburga, znany jest z tego, że ma potężną moc w lewej nodze. Potrafi silnie i precyzyjnie, co ważniejsze, strzelić na bramkę rywala. Milacimowicz opuszcza boisko, zrobił co do niego należało, strzelił gola, pojawia się na nim Zoran Pawlowicz. Być może przyda się w powietrznych pojedynkach, bo aż 190 cm wzrostu napastnika Austrii Memphis. To jego 16 mecz w reprezentacji narodowej, 25 lat. I teraz chyba niepotrzebnie wybił tą piłkę Zoran Pawlowicz na aut, być może jeszcze nierozgrzany piłkarz drużyny słoweńskiej. Słoweńcy jeszcze ani razu nie grali w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Byłby to dla nich absolutny debiut, co innego Rumunii. Oni już 7 razy zaznali smaku finałów. Najlepiej prezentowali się w 1994 roku. Wszyscy pamiętamy fantastyczny mecz w 1/8, kiedy pokonali Argentynę 3-2. Jedną z bramek strzelił właśnie obecny trener Rumunów Gheorghe Hagi. Dwa gole były autorstwa Ilie Dumitrescu. A tutaj uwaga, Kosmin kontra. Mówiłem, że lubi się zapędzać do przodu obrońca AC Milan. Nie zdobył jednak swojego drugiego gola dla reprezentacji. W idealnej sytuacji przegrywa pojedynek 1-1 z Marko Simeunowiczem. Wracając do Rumunów, 7 razy w Mistrzostwach Świata w 1994 roku po zwycięstwie nad Argentyną 3-2 w 1/4 zremisowali ze Szwedami 2-2, a później przegrali karne 4-5. Marinko Galić z numerem 5, piłkarz Rudaru Walenie, jeden z nielicznych, którzy na co dzień grają w lidze słoweńskiej. Międzynarodowe Towarzystwo w drużynie Sredsko-Katanecza, piłkarze z Ligi Jugosłowiańskiej, Japońskiej, Chorwackiej, Angielskiej, Izraelskiej, Portugalskiej, i ta mieszanka czasami jest wybuchowa. Milan Ostertz, 70. minuta meczu i Słoweńcy prowadzą 2-1. Od razu ożyły trybuny w Lublanie. Ze stanu 0-1 ambitnie grający gospodarze potrafili wyjść na prowadzenie. Oczywiście to dopiero połowa drogi, bo jeszcze 20 minut tego meczu i cały rewanżowy pojedynek w Bukareszcie. Ta bramka będzie na pewno kandydować do najładniejszego gola tego weekendu. Cudownie złożył się z lewej nogi Milan Ostertz, to jego 8 gol w reprezentacji. Na co dzień ten piłkarz broni barw izraelskiej drużyny Hapoel Tel Aviv. Gheorghe Hagi zaniepokojony, a może jednak w tym momencie chciałby wyjść na boisko. Jeszcze raz Milan Ostertz z lewej strony. Ostertz przełożył na prawą nogę. Uderzał Sasza Geiser, który w międzyczasie pojawił się na boisku, ale zawodnik Gentu nie zdołał pokonać Bogdana Stelei. Obecność doświadczonego Stelei to zresztą spora niespodzianka w bramce rumuńskiej. Wszyscy stawiali na Bogdana Lobonta, młodego bramkarza Ajaxu Amsterdam, tym bardziej, że Stelea w salamance hiszpańskiej jest tylko bramkarzem rezerwowym. Postawił jednak na weterana Gheorghe Hagi. Uwaga, Sabau, głębokie dośrodkowanie. Nie zdążył Muamer Vukdalić, ale przyszli w sukurs koledzy z obrony. Zoran Pawlowicz spokojnie do tyłu, Doni Nowak, Aleś Cech, ale niedokładnie i piłka nie dotarła do Pawlowicza. Coraz mniej czasu na wyrównanie. Zaczynają bronić korzystnego wyniku Słoweńcy, choć oczywiście przy tym rezultacie Rumunom wystarczy w środowym rewanżu w Bukareszcie strzelić tylko jednego zwycięskiego gola. Adrian Ilie, pole karne. Niewiele brakowało. Marko Simeunowicz źle wyliczył wyjście do tej piłki. Gheorghe Popescu, kapitan drużyny rumuńskiej, najsprytniejszy w polu karnym, ale to jego muśnięcie
piłki głową nie dało rezultatu, bo futbolówka o pół metra minęła słupek bramki Słoweńców. 10 minut do końca. Adrian Jęci wygrywa pojedynek główkowy, teraz z prawej strony Zoran Pawłowicz, aktywny od czasu, kiedy pojawił się na murawie. W 66 minucie, przypomnijmy, zastąpił strzelca bramki Milenko Acimowicza. I teraz nieco mądrzej Słoweńcy już nie ograniczają się tylko do obrony. Stelea znów niepewnie. Nie wiem, czy nie żałuje Gorge Hadzi, że w bramce Bogdan Stelea, nie jednak Bogdan Lobont, ten młody bramkarz Ajaxu, ostatnio zbierał świetne noty. Uwaga! Ale teraz Bogdan Stelea staje na wysokości zadania. Świetny refleks. Dość nieoczekiwane rozwiązanie wybrał napastnik drużyny słoweńskiej. Z bardzo ostrego kąta uderzył jeszcze w krótki róg, ale Bogdan Stelea był tam, gdzie być powinien. Teraz jeszcze z Kimem Nielsenem próbuje dyskutować Kosmin kontra. A my oglądamy wspaniałą Robinsonadę Bogdana Stelei. Rezerwowi obu zespołów końcówkę tego spotkania oglądali już na stojąco. Dłuższa przerwa po kontuzji Natki Cecha. Tutaj jeszcze raz ten moment. Nie widział tego Kim Nielsen, uderzony głową przez Rumuna pomocnik Gentu. Za to zagranie oczywiście należała się Rumunowi czerwona kartka, ale Kim Nielsen był zajęty ustawianiem piłkarzy drużyny słoweńskiej. Pawłowicz jeszcze próbuje, ale osaczony przez Rumunów traci piłkę. Szansa na szybką kontrę, rusza Kosmin kontra. Kontra atakowany bez pardonu przez grającego z numerem 7 Doni Nowaka. Oszczędzał żółte kartki Kim Nielsen w tym spotkaniu. Jeszcze jedna zmiana. Adrian Ilie, zmęczony piłkarz Walencji, opuszcza boisko. W jego miejsce z numerem 15 Laurenti Urosu. To zawodnik grający także w Primera Division w Hiszpanii, ale w Numancji. 22 występ w reprezentacji i może on pozwoli strzelić jeszcze wyrównującą bramkę. Jeszcze jedna zmiana. Sabał zasiada na ławce rezerwowych. Tiberiu Gioane, zawodnik Dynama Kijów, ukraińskiego mistrza Ukrainy, pojawił się na boisku. Młodziutki, 20-letni, może ta młodzieńcza fantazja przechyli szale na korzyść Rumunów. Ale w ataku Słoweńcy. Z prawej strony Doni Nowak. Nowak popatrzył, czy nadciągają partnerzy. Ładne zagranie. Natia Cech próbował tam zmieścić się pomiędzy dwoma Rumunami, ale nie dotarł do tej piłki. Blond włosy pomocnik drużyny słoweńskiej. Wciąż 2-1 na stadionie w Lublanie. Jeszcze jedna przerwa w grze. Kim Nielsen pozwoli na zmianę w drużynie Gheorghe Hadziego. Julian Miu opuszcza boisko, a z numerem 17 pojawi się Daniel Panku. Milinowicz daleko w kierunku Milana Osterca. Zawodnik Hapoelu przegrywa jednak powietrzny pojedynek. Teraz Daniel Pancu ma sporo sił, wszedł na końcówkę spotkania, ale przegrywa pojedynek biegowy z Mladenem Rudonią. Rudonia to gracz angielskiego Portsmouth, ostatni gwizdek. Słowenia wygrywa z Rumunią 2-1, robiąc pierwszy poważny krok w drodze ku debiutowi w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Tylko czy ta zaliczka wystarczy przed meczem rewanżowym w Bukareszcie? Gheorghe Hadzi postawi tam na pewno wszystko na jedną kartę. Rumunów nie może zabraknąć w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata, mówił słynny Maradona Karpat. A jednak najlepszych okazji do zdobycia bramki nie wykorzystali Paweł Kryszałowicz i Emanuel Olisadebe. Najbliższy strzelenia gola dla gości był Samuel Eto. Mecz pokazał, że obydwaj finaliści Mistrzostw Świata mają jeszcze wiele do zrobienia, powiedział na konferencji prasowej trener Jerzy Engel.
W 11 tegorocznych spotkaniach Polacy 5 razy wygrali, 5 razy zremisowali i ponieśli jedną porażkę. Dzisiaj w Europie zakończyły się piłkarskie eliminacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W oglądanym meczu Niemcy na Westfalenstadion w Dortmundzie pewnie wygrali z Ukrainą 4-1. Bramki dla gospodarzy strzelili Michael Balak, 2, Oliver Neville i Marco Remmer. Honorowego gola dla Ukrainy zdobył Andriej Szewczenko. Tym samym nie doszło do sensacji i Niemcy po raz 15 zagrają w Mistrzostwach Świata. A oto honorowy gol Szewczenki. Za to Słoweńcy w przeciwieństwie do Niemców po raz pierwszy wywalczyli awans do finałów. W Buchareszcie zremisowali z Rumunami 1-1, co przy ich wygranej w pierwszym meczu 2-1 dało im awans. Bramki strzelali dla Słoweńców Mladen Rudonia, a dla Rumunów Kosmin Kontra. Słoweńcy po raz drugi zagrają w wielkiej imprezie, bowiem w zeszłym roku wystąpili w Mistrzostwach Europy. Do finału. Zagrywane do tych napastników często otwierają nam drogę do bramki przeciwnika. Tu będziemy mieli kolejne takie właśnie zagranie Kłosa do Olisadebe, który wykorzystując swoją szybkość znajduje się sam na sam właściwie z bramkarzem Kamerunu. To jest broń, tutaj chwila gapiostwa, być może właśnie mecz sparingowy wpłynął na to, że nikt nie zaatakował Kameruńczyków, kiedy wybijali rzut rożny. I w meczu o punkty, w meczu o stawkę, takie chwile dekoncentracji na pewno by się nie zdarzyły, a tutaj myślę, że właśnie przyczyną jest to, że jest to mecz towarzyski i tak za bardzo nikt do końca na 100% tych zawodników się nie angażował. Teraz akcja Polaków. Akcja Świerczewskiego, dobra akcja tutaj dwójkowa, zagranie Kłosa. Takich akcji Polacy powinni rozgrywać więcej, szukać właśnie dwójkowych, trójkowych rozwiązań. A kolejny taki przykład. Kolejny taki przykład, tutaj będziemy mieli właśnie Kryszałowicza, zagranie piłki w pole karne i pójście za swoim podaniem i od razu stworzyła się bramkowa sytuacja. Właśnie to jest to, co należy tutaj wspomnieć o dobrej współpracy jeszcze właśnie Kryszałowicza, dobrym porozumieniu się z Olisadebe. Kolejna akcja Świerczewskiego, którego pamiętamy właśnie z takich rajdów w meczu z Norwegią, w meczu z Ukrainą, gdzie po 40, 50, a nawet i dłuższych przebieżkach z piłką on stwarzał swoim kolegom właśnie drogę do tego, żeby strzelili bramkę. Akcja Kameruńczyków. Chwila gapiostwa naszych zawodników i mogło skończyć się tutaj bramką. Dobry powrót Karwana. Jedno prostopadłe podanie i linia pomocy została minięta. I kolejna sytuacja. Zgubili Kameruńczycy piłkę tutaj w tym ataku, ale jest to groźne o tyle, że jedno podanie zgubiło naszych pomocników. Tutaj mieliśmy dośrodkowanie Świerczewskiego, który w większości tych akcji ofensywnych jest pod grą. I to on właściwie rozprowadza akcję naszego zespołu. Tutaj zobaczymy jedną z ładniejszych chyba, tak, chyba akcji Kameruńczyków. Piękny trik. Tomek Hajto za bardzo nie wiedział, co tutaj Kameruńczyk chciał zrobić i my wszyscy pewnie też. No, w końcu gra w Parmie. W końcu gra w Parmie, ale jeszcze raz mamy okazję zobaczyć piękne techniczne rozegranie piłki. To jest to, o czym mówimy, że Kameruńczycy są po prostu nieobliczalni. Oni potrafią bardzo wiele z piłką, stąd też no, grają w takich klubach, które się liczą w Europie i na świecie. To już dobra akcja spotkania. Dobra akcja Kłosa. Trochę tutaj Wichniarek był na pozycji spalonej, ale chciałem zauważyć właśnie tutaj włączenie się bocznego obrońcy i to on właściwie rozgrywa tą całą sytuację. I tutaj właśnie ostatnia sytuacja Sypniewskiego. Brak zrozumienia między... Tata Niemcy, Ukraina w pierwszym meczu w Kijowie w sobotę 1-1, no i mecz na stadionie Westfalii w Dortmundzie o wszystkim oczywiście miał rozstrzygnąć. Rozpoczęło się dla Niemców fantastycznie. Czwarta minuta spotkania, Bernd Schneider i gol zdobyty przez Michaela Balaka. W tym momencie już w bardzo dobrej sytuacji gracze Rudiego Fellera. Od początku sezonu w bardzo wysokiej formie gracze Bayeru Leverkusen, aktualnego lidera Bundesligi. Tym także kapitalna dyspozycja właśnie piłkarzy tego klubu, Schneidera, a także Balaka i Oliwiera Neville'a, który w 11 minucie strzela drugą bramkę dla reprezentacji Niemiec. Spójrzmy, Schneider, Remmer wygrał tę walkę o górną piłkę. Lewicki trącił piłkę wprost pod nogi Neville'a i było 2-0. W 15 minucie było praktycznie już po meczu i awans został rozstrzygnięty. 3-0 dośrodkowanie Neville'a i gola zdobywa obrońca Hertha Berlin Marco Remmer. Jest 3-0 dla reprezentacji Rudiego Fellera.
fatalne zachowanie Lewickiego, nie lepsze, i obrońców zespołu ukraińskiego. 69 tysięcy ludzi szalało ze szczęścia. 51 minuta, Neville Balak po raz drugi w tym meczu do siatki rywali, gracz Bayeru Leverkusen. 3 gole zdobyte przez zawodników tego klubu w rywalizacji z drużyną ukraińską. No a Ukraińcy musieli czekać aż do ostatnich sekund na jedyną bramkę w tym meczu. Andriy Szewczenko pokonuje Olivera Kahna, ale to już tak tylko na otarcie łez, bo Ukraina oczywiście przegrywa. Po raz drugi baraże, wcześniej do Euro 2000 ze Słowenią, i nie awansuje do finału piłkarskich mistrzostw świata. Była na nas wielka presja w ciągu ostatnich 8-9 dni, podkreśla Oliver Kahn. Dzisiaj zespół pokazał naprawdę wolę walki i pokazał determinację, której nie było od dawna. Teraz czeka nas oczywiście ekspoza radości po tym, jak udało się pokonać reprezentację Ukrainy i awansować do finału. Wydawało się, że stosunkowo łatwe zadanie czeka reprezentację Czech. W pierwszym meczu porażka na stadionie w Brukseli, na stadionie Króla Bodwena, 0-1, ale wówczas czerwona kartka dla Tomasa Repki w 42 minucie. Do tego jeszcze brak Tomasa Rosickiego. Teraz były wszystkie w zasadzie przyczyny ku temu, aby Czesi rozstrzygnęli ten awans na swoją korzyść. Tyle, że nie szło im w tym spotkaniu. W 85 minucie Verheyen faulowany przez Jan Kulowskiego, bramka zdobyta przez Marka Wilmotza i Belgowie oczywiście w finałach piłkarskich mistrzostw świata. Radość Roberta Weserza i jego współpracowników. Fatalna postawa Czechów w tym spotkaniu rewanżowym w 87 minucie. Jeszcze druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka dla Pawła Nedveda. Później jeszcze jego kolega z drużyny Barosz otrzymał również czerwoną kartkę. W dziewiątkę kończyli Czesi. No i przegrali awans do finałów mistrzostw świata. W Bukareszcie Rumunia grała ze Słowenią w pierwszym meczu 2-1 dla Słoweńców. No i Rumuni potrzebowali zaledwie jednej bramki, aby być w finałach. Tymczasem w 56 minucie nieoczekiwanie gola strzelają podopieczni Freczko Katańcy. Pada Johnny Nowak, ale arbiter nie przerwał gry. Pozwolił, aby kontynuowali tę akcję piłkarze ze Słowenii. Mladen Rudonia uderzył bardzo precyzyjnie obok Bogdana Lobonta i było 0-1, 84 minuta, Nikulae, bardzo piękny strzał napastnika Sportingu Lizbona, 1-1 w końcówce, jeszcze 2-3 szanse reprezentacji Rumunii, ale zabrakło czasu. Szczęście było tym razem przy Simeonowiciu i graczach reprezentacji Sreczko Katanca. I w finałach piłkarskich mistrzostw świata oglądać będziemy drużynę Słowenii tutaj. W końcówce właśnie szczęście Simeonowicia i radość Słoweńców po końcowym gwizdku sędziego. Stosunkowo łatwa przeprawa czekała Turków. Oni zwyciężyli na stadionie Ernsta Happela w pierwszym meczu Austriaków 1-0. Wówczas bramkę strzelił Okan Buruk. No i w zasadzie potrzebowali jednego gola, aby być spokojnymi już w tym dwumeczu. W 21 minucie Ildiraj Bastirk wykorzystuje błąd Hidena, który podawał tę piłkę zbyt lekko, i zawodnik Bayeru Leverkusen, wtedy kiedy to gracze Bayeru przesądzali o awansie Niemców do finału mistrzostw świata, przesądził praktycznie już o awansie Turków. Drugi gol dla gospodarzy pada w 30 minucie. Zagrywa Bastirk, a bramkę strzela napastnik Interu Hakan Şükür. Nie dał rady Wolfart, a w 45 minucie bramkarz Austrii Wiedeń musiał wyjąć piłkę z siatki po raz trzeci. Hakan Şükür zagrał do Okana Buruka i gracz, który strzelił także bramkę w pierwszym meczu w Wiedniu, również i w rewanżu wpisuje się na listę strzelców. Jest już 3-0 i oczywiście Turcy już w przerwie mogli świętować awans do finału mistrzostw świata, bo Austriacy grali pasywnie, grali zachowawczo. Pamiętamy, że grali w tych barażach bez 9 podstawowych piłkarzy, z których zrezygnował Otto Baric z racji tego, że nie chcieli jechać na spotkanie z Izraelem. W 68 minucie kolejna bramka dla drużyny tureckiej. Rozegranie piłki między Şükürem i Arifem Erdem'em i gracz Galatasaray na 4-0 dla gospodarzy. 80. przy piłce Sergen Yalcin. Hakan Şükür. Sergen Yalcin jeszcze popatrzył, jak ustawieni partnerzy. Ładnie dograł do niepilnowanego Arifa. Ten strzelił swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Piątą w sumie dla reprezentacji Turcji. No i Turcy w dwumeczu pokonali Austrię 6-0. Pełna supremacja
piłkarzy z Bosforu w tych spotkaniach barażowych. I wreszcie stadion w Teheranie, Iran kontra Irlandia w pierwszym meczu 2-0 na stadionie w Dublinie. Teraz opiekun gospodarzy, Chorwat Mirosław Blażewicz, liczył na skuteczny rewanż, ale bramkę Irańczycy zdobyli dopiero w 90 minucie po zagraniu Magdawiki. Obrońca Golmo Hamadi zdobył jedyną bramkę tego spotkania. Iran co prawda zwyciężył Irlandię, ale to goście cieszyli się z awansu do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do końca bardzo ciekawie było w strefie południowoamerykańskiej. Brazylia przed ostatnią serią spotkań niepewna swego. Brazylia, która grała z Wenezuelą, no i obawiała się dobrze ostatnio grającej reprezentacji Wenezueli, ale w 12 minucie było 1-0 dla Canarinhos. Bramkę strzelił były gracz Deportivo La Coruña, Luizão. Popatrzmy, Edilson, Luizão i było 1-0 dla piłkarzy trenera Scolarego. 7 minut później znów Canarinhos przed szansą, Edilson, znów zagranie w tempo, Luizão, tym razem błąd bramkarza Wenezueli, 2-0, no i praktycznie rozstrzygnięte losy tego spotkania i losy awansu Brazylii do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Groziło to narodową tragedią, katastrofą, gdyby nie udało się awansować reprezentacji Canarinhos. Wreszcie w 34 minucie Brazylijczyk grający w barwach Barcelony, Rivaldo, przesądził już absolutnie zwycięstwie swojej reprezentacji, 3-0, i to spotkanie rozstrzygnięte w pierwszej połowie. W drugiej połowie czerwone kartki dla Wenezuelczyka Wery i Juninho Paulisty. Scolari może już przygotowywać się do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Oto wyniki ostatnich. W tym spotkaniu strzelił z karnego Kevin Muscat. Rewanż w najbliższą niedzielę w Montevideo. To grała z Rumunią. Stadion centralny w Ljubljanie. Pierwszy mecz tych zespołów Rumunii w żółtych koszulkach. Od początku zaatakowali i na efekty tej przewagi nie przyszło długo czekać, bo oto 24 minuta. Mariusz Nikulaje po podaniu Kozmina kontry pokonuje Marko Simeonowicza. Mariusz Nikulaje, młody, zdolny napastnik, niedawno jeszcze gracz Rapidu Bukareszt, teraz od tego sezonu reprezentuje barwy Sportingu Lizbona, ale Słoweńcy wyrównali. 41 minuta. Nastia Cech krótko dośrodkowuje i piękną główką pokonuje bramkarza rumuńskiego Milenko Arsimowicz. Przepiękny gol, najpierw Mladen Rudonia, teraz Nastia Cech. Bajeczne uderzenie w głowy przy bardzo krótkim rozbiegu i krótkiej piłce Milenko Asimowicza, było więc 1-1. Cały mecz przewagę mieli Rumuni, mieli kilkanaście dobrych, jeśli nie bardzo dobrych okazji, a jednak tego meczu nawet nie zremisowali. Oto 70 minuta i strzał życia Milana Osterca, strzał, który jak później przyznał jego wykonawca, sam Milan Osterc, miał być dośrodkowaniem. W polu karnym był jeden z jego partnerów, strzał ten okazał się strzałem na wagę zwycięstwa. Zaskoczony, nieco spóźniony, źle ustawiony Bogdan Stelea był bezradny. No i w ten sposób napastnik HPL Tel Aviv zapewnił zwycięstwo piłkarzom słoweńskim. Minimalna, ale jednak cenna zaliczka przed rewanżem w Bukareszcie. Nowej przewagi bronili skutecznie, a co dla nich jeszcze lepsze, strzelili bramkę. 55 minuta, Mladen Rudonia pokonuje Bogdana Lobonta i jest 0-1. Akcję rozpoczął Johnny Nowak, pomocnik reprezentacji Słowenii. Był faulowany, ale sędzia zastosował przywilej korzyści i z kilkunastu metrów Mladen Rudonia strzela na 1-0. W fatalnej sytuacji Rumunii, coraz bardziej nerwowo grający, coraz bardziej spieszący się, ale w 65 minucie Adrian Ilie wrzuca piłkę z rzutu rożnego. Ta jest wybita poza pole karne. Sabał odgrywa na prawą stronę i Kozmin kontra. Takim strzałem z dystansu pokonuje Marko Simeonowicza i odżywają nadzieje kibiców rumuńskich. Do niedawna piłkarz Deportivo Alaves, od maja gracz AC Milan. Strzela na 1-1, ale więcej w tym meczu bramek już nie oglądaliśmy. Rumuni zremisowali i to Słoweńcy cieszyli się z awansu, pierwszego awansu tej reprezentacji do Mistrzostw Świata. Po krótkiej przerwie powiemy o kolejnych spotkaniach barażowych. Mecze pole karne wstrzeliwuje piłkę Sven Vermand, a tam największą przytomnością umysłu popisuje się Gerd Verheyen.
Napastnik klubu Brisz pokonuje Pawela Srnicka i Belgowie prowadzą 1-0. Tutaj błąd czeskich obrońców nie sięgnął piłki Tomas Repka i z 4 metrów Gerd Verheyen na 1-0. 41. minuta, długa piłka, jest Barthor, przy nim Tomas Repka i popatrzmy, co stało się w pojedynku tych dwóch piłkarzy. Uderzony łokciem tak naprawdę w ramię, może w bark, Barthor ładnie zasymulował, że został uderzony w głowę. Dobitnie widać to na powtórce, ale dał się na to nabrać szwajcarski sędzia Ursmeier i pokazał Tomasowi Repce, który notabene zagrał bardzo źle w tym momencie, bardzo nieodpowiedzialnie, pokazał czeskiemu obrońcy czerwoną kartkę. Belgowie idą wsparty w Pradze i mecz rewanżowy. Czesi atakowali, ale Czesi grali nerwowo i co najważniejsze nieskutecznie, a tymczasem w 85. minucie w polu karnym Marek Jankulowski podcina Gerta Verheyena. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Anders Frisk dyktuje 11, a tę na bramkę pewnie zamienia Mark Wilmots. W pierwszym meczu Mark Wilmots nie grał, tutaj wszedł jako rezerwowy, pokonał Pawła Sernicka. Belgowie ponownie wygrali 1-0 i awansowali po raz 11 do finału Mistrzostw Świata. 11 raz, a 6 z kolei zagrają na największej piłkarskiej imprezie Belgowie. A to już stadion imienia Ernsta Happela w Wiedniu i kolejny, 4 już mecz barażowy, Austria kontra Turcja. Austriacy w dramatycznych okolicznościach uzyskali drugie miejsce w grupie, remisując w Tel Awiwie z Izraelem 1-1. W tamtym meczu, jak i w tym meczu z Turcją, nie gra właściwie trzon reprezentacji, aż 8 piłkarzy bało się polecieć do Tel Awiwu i dlatego Otto Baric nie skorzystał także z nich w tym meczu w Wiedniu. Tutaj pierwsza dobra szansa dla gospodarzy strzał Andreasa Herzoga, obroniony jednak w bardzo ładny sposób przez Rustu, bramkarza reprezentacji Turcji. 60. minuta, Ildiray Bastirk rzuca piłkę, ta jeszcze wybijana poza pole karne. Jeszcze raz Bastirk, teraz jest Tugaj, przepiękna prostopadła piłka, znakomicie przyjmuje ją Okan Buruk i w takich okolicznościach wpada jedyny gol tego meczu. Znakomita asysta Tugaja, później gol maleńkiego Okana Buruka, pomocnika Interu Mediolan. Pokonany Franz Wolfart i Turcja wywozi 3 punkty z Wiednia. Znakomita zaliczka przed rewanżem w Istambule. W tym meczu różniło nas od Austriaków to, że więcej biegaliśmy i walczyliśmy, mówi pomocnik turecki Umit Davala. Przegrywają. Popatrzmy, co stało się 14 listopada w meczu rewanżowym. Austriacy w tym samym eksperymentalnym, niezgranym w ogóle składzie i od początku wyraźna przewaga podopiecznych Senola Gunesa. 21. minuta, Ildiray Bastirk, 1-0 prowadzą gospodarze. Pomocnik Bayeru Leverkusen nie pozostawił żadnych szans Francowi Wolfartowi i już szybko po 20 minutach Turcy prowadzili. Nie minęło 10 minut, a mieliśmy 2-0. Najpierw dośrodkowanie wybijane przez obrońców austriackich, teraz Bastirk. Hakan Şükür w pięknym stylu na 2-0. 3 bramki w eliminacjach Byka z Nadbosforu. Nie gra aktualnie w swoim klubie w Interze Mediolan, ale strzela regularnie bramki dla reprezentacji Turcji. Tutaj było po jego uderzeniu już 2-0. 45. minuta. Bastirk, Hakan Şükür i z najbliższej odległości Okan Buruk na 3-0. Kompletnie rozbici już w pierwszych 3 kwadransach Austriacy. Było po sprawie. Turcy już w świadomości wiedzieli, że mają drugi awans do Mistrzostw Świata. Pierwszy miał miejsce dawno temu, w roku 1954. Po przerwie Turcy, grając już na luzie, grając swobodnie, strzelali kolejne bramki. To gol Arifa, piłkarza Galatasaray, Istanbul z 69. minuty. Było więc już 4-0. A żeby wynik był nieco bardziej okrągły, w 85. minucie mamy 5. bramkę. W roli głównej ponownie Arif. Było kilka okazji, w końcu wykorzystał swoją Arif. Drugi gol tego piłkarza, 5. dla reprezentacji Turcji. I Turcja po raz drugi wygrywa z Austrią i awansuje do finału Mistrzostw Świata. Trenerska praca Fatiha Terima skutecznie kontynuowana przez Senola Gunesa. Turcy po raz drugi zagrają na mistrzostwach.
a po krótkiej przerwie wstrzeli ten mecz piłkarze Mirosława Blażewicza. Duża przewaga Iranu podczas całego meczu, kilka doskonałych okazji marnowanych głównie przez Ali Karimiego. Nie można było strzelić bramki z pola karnego z bliska. Gol padł po strzale z daleka i z jednobramkową przewagą jechali na rewanż piłkarze Iranu. 6 dni później w Abu Dhabi doszło do spotkania rewanżowego. Od początku zaatakowali gracze gospodarzy ubrani na biało, ale zostali szybko skontrowani. 7 minuta, rzut wolny Ali Dei i 0-1. 103 mecz rozgrywał tego dnia w reprezentacji Iranu napastnik Herty Berlin. Kolejny ważny gol Ali Dei'ego w swojej reprezentacji, pokonany Abdullah Mutas. I teraz piłkarze Emiratów, by marzyć o grze z Irlandią, potrzebowali aż 3 bramek. Pod koniec kompletnie zrezygnowani gospodarze zupełnie oddali inicjatywę gościom. 76 minuta, Karim Bagheri, od niedawna piłkarz klubu z Kataru Al-Shaab, strzela nad 0-2. Gol podobny do tego, jaki Bagheri strzelił w pierwszym meczu. Zrezygnowani piłkarze Emiratów stracili jeszcze jednego gola. 79 minuta, Kazi Rawi i ze swojej doskonałej lewej nogi Merdat Minavand ustala wynik tego meczu. Iran wygrywa na wyjeździe 3-0 i Iran uzyskuje prawo gry w barażu przeciwko Irlandii. Kolejny raz Iran zagra więc w barażu o awans do Mistrzostw Świata. Przed 4 laty Iran wygrał taki baraż z Australią, ale teraz rywal dużo trudniejszy, zespół Irlandii. Pierwszy mecz, jesteśmy w Dublinie na Lansdowne Road. 44 minuta w polu karnym. 15 listopada tego roku 105 tysięcy ludzi przyszło na stadion Azadi w Teheranie, by dopingować swoich podopiecznych, by ściskać za nich kciuki. Iran walczył o swój 3 awans do Mistrzostw Świata, ale miał sporą stratę 2 bramek do odrobienia. To najlepsza okazja gospodarzy w pierwszej połowie, Ali Karimi z bliska, ale niecelnie. Podirytowany kapitan Ali Dei. Tutaj błąd obrońców irlandzkich, ale niewiele zabrakło po tym strzale Ali Karimiemu. Coraz bardziej zdenerwowany Mirosław Blażewicz. 94 już właściwie minuta, doliczany czas gry i gol w zasadzie na otarcie łez. Yahya Gol Mohammadi, środkowy obrońca tej reprezentacji, zapewnia zwycięstwo Iranowi, ale zwycięstwo pyrrusowe, bo w 2 meczu lepsi 2-1 są Irlandczycy. Ci po raz 3 zagrają na Mistrzostwach Świata po Mistrzostwach w roku 90 i 94, kiedy drużyny żółte stroje podejmował zespół Urugwaju. Zwycięstwo, a nawet przy korzystnym układzie innych spotkań remis, dawał Ekwadorczykom awans, ale lepiej mecz rozpoczęli goście, piłkarze Urugwaju. 43 minuta, Nicolas Oliveira jest faulowany w polu karnym. Faulował Espinoza w tej sytuacji właśnie. Sędzia dyktuje rzut karny dla Urugwaju. A poszkodowany Nicolas Oliveira wykorzystuje 11 i 1-0 prowadził Urugwaj. Urugwaj, który też walczył tutaj o wiele, bo miał wciąż szansę na 4 miejsce, ewentualnie walczył o miejsce 5, dające prawo gry w barażach. Tak więc też chcieli piłkarze Wiktora Puy wygrać to spotkanie. Dziesiąta druga minuta, wciąż jest 0-1, Agustin Delgado, Alex Aginga, Iwan Kawiedes 1-1. Pokonany Fabian Karini, młody bramkarz reprezentacji Iranu, i popatrzmy, jak cieszyli się kibice i piłkarze Ekwadoru. Ten remis oznaczał wtedy, że już po 9 kolejkach eliminacji Ekwador po raz pierwszy w historii awansował do finałów Mistrzostw Świata. Wielki historyczny sukces tej reprezentacji, wielki sukces piłkarzy i kolumbijskiego trenera Dario Hernana Gomeza. Ekwador na Mistrzostwach Świata po raz pierwszy. A do samego końca, do ostatniej kolejki eliminacji o awans musieli walczyć 4-krotni mistrzowie świata, jedyni, którzy grali na wszystkich mistrzostwach, czyli piłkarze Brazylii. Ostatnia kolejka, stadion w São Luís, mecz Brazylia-Wenezuela. 12 minuta, Luizão, jest 1-0. Wrócił po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją Luizão do reprezentacji i tutaj
strzelił gola na 1-0. Doskonale rozpoczął się ten mecz dla Brazylijczyków. Brazylijczykom wystarczał wprawdzie remis do awansu, ale chcieli oczywiście ten mecz wygrać. Rywal niezbyt wymagający, raczej słabszy zespół w Ameryce Południowej, czyli Wenezuela. Liczyli na potknięcie Brazylii piłkarze Urugwaju, którzy wówczas mieli szansę zająć czwarte miejsce i uniknąć baraży, ale tego potknięcia nie było. 19 minuta, Luizão, 2-0. Po raz drugi Luizão pokonuje Rafaela Dudamela w bramce wenezuelskiej. To jeszcze raz ta akcja w zwolnionym tempie. Edmilson. Później Edilson, Luizão. 2-0. 34 minuta. Fatalne podanie Daniela Noriegi, jest Urdaneta. Edilson. Rivaldo. I mimo ogromnego tłoku poradził sobie znakomity Rivaldo. Ustalił wynik tego meczu. Brazylia wygrała z Wenezuelą 3-0 i Brazylia zapewniła sobie, choć dopiero w końcówce eliminacji, po słabych eliminacjach w wykonaniu Canarinhos, Brazylia jednak zapewniła sobie awans do Mistrzostw Świata. Nie zabraknie więc czterokrotnych Mistrzów Świata na największej piłkarskiej imprezie, ale na pewno z taką formą nie mają czego szukać na boiskach Korei Południowej i Japonii piłkarze tego oto pana Luisa Felipe. Ground w Melbourne, 85 tysięcy widzów. Australia, po raz drugi przystępująca do baraży, grała z Urugwajem. 78 minuta, znakomita akcja Harry Kiwela z lewej strony, a w polu karnym za koszulkę ciągnięty jest Paul Agostino. Nie ma wątpliwości, włoski sędzia pan Cezari dyktuje rzut karny dla gospodarzy. Obrońca Wolverhamptonu Kevin Muscat przed wielką odpowiedzialnością wytrzymuje jednak tę próbę nerwów, pokonuje Fabiana Cariniego i Australia wygrywa pierwszy z dwóch meczów 1-0. Przed 4 laty Australijczykom się nie udało. Po dramatycznym drugim barażu okazali się gorsi od Iranu, remisując na tym stadionie 2-2, mimo że wtedy prowadzili do 75 minuty 2-0. Teraz dużo lepiej zakończył się ten pierwszy mecz od zwycięstwa 1-0. 25 listopada, stadion Centenario w Montevideo. Franca Farini, do tego jeszcze fanatyczna publiczność na słynnym stadionie Centenario, na którym w roku 30 Urugwaj zdobył Mistrzostwo Świata. No i ten mecz rozpoczął się dla gospodarzy świetnie. 14 minuta, Dario Silva, który w pierwszym meczu w Melbourne nie grał, strzela na 1-0. Piłkarz hiszpańskiej Malagi na własną prośbę zagrał w tym spotkaniu z nie w pełni zaleczoną kontuzją, ale tutaj widzimy, pięknie się zachował, pokonał Marka Schwarzera. I straty z pierwszego meczu już szybko po kwadransie odrobione. 70 minuta, wciąż niepewny końcowy wynik, wciąż nie było wiadomo, kto zagra na Mistrzostwach Świata, ale teraz stało się faktem, że coraz bliżej do tych mistrzostw mają Urugwajczycy, bo oto Richard Morales strzela drugiego gola. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Alvaro Recoby, mocny strzał Moralesa, przełamuje dłonie Marka Schwarzera, jest więc 2-0, Australijczycy musieli się odsłonić i to na nich się srodze zemściło. 90 minuta i ponownie Richard Morales, 3-0 i wszystko jest jasne. Urugwaj ostatnim 32 finalistą Mistrzostw Świata. Wielka radość 65 tysięcy widzów na stadionie w Centenario, rozpacz Australijczyków. Oni po raz drugi przegrywają baraże i na kolejny awans muszą czekać 4 lata. Rozpacz Tony Vincent. Też ten największy faworyt mistrzostw? No jeden z największych. Myślę, że obok Francji. Komiksu, oglądamy ostatni pojedynek kwalifikacyjny. Wyjazdowy pojedynek ze słabiutką Namibią. Senegal miał to spotkanie wygrać i wygrał. I to niezachowawczo, bo bardzo wysoko, 5-0. Siłą napędową Senegalu są piłkarze grający we Francji, a przede wszystkim w Lens. Tam jest takich trzech zawodników na czele z El Hadji Diouf'em. Ta francuska piłka nożna, najlepsza w Europie, jak wydaje się, także dźwigać do góry futbol afrykański. No, oczywiście, dodając do tego trenera, który prowadzi zespół Senegalu, który zaszczepił im francuski, że tak powiem, styl grania. To daje powody do tego, że trzeba tego zespołu się obawiać.
Oglądamy kolejne bramki. Papetiaw, później El Hadjidiów, jeszcze raz Papetiaw, Kalilu Fadiga i Musan Diaye. Cała piątka, cała czwórka, bo Piaw dwa razy trafił do siatki, gra na co dzień w ekstraklasie francuskiej. Wysokie, pewne zwycięstwo, 5-0. Senegal uzupełnia stawkę zespołu w grupie A. Pojedynek w strefie południowej Ameryki, Paragwaj-Argentyna. Paragwaj to chyba największa niespodzianka na pewno eliminacji w Ameryce Południowej. Jak kto wie, czy nie w ogóle eliminacji do finałów Mistrzostw Świata z bramkarzem, który strzelił bodajże 4 bramki w eliminacjach, José Luis Chilaver. Zupełny fenomen, zupełny. To pojedynek Paragwaj-Argentyna zakończony remisem 2-2, bramki z karnego Chilaverta, później wyrównująca Mauricio Pochettino. Za chwilę 2-1 po rzucie wolnym Gustavo Morinigo i wreszcie Gabriel Batistuta. Jeszcze jeden wspaniały piłkarz, nieoceniony dla swojej drużyny. Myślę, że Argentyna ma wspaniały zespół. Zresztą ta klasyfikacja FIFA jest tutaj najlepszym, najwydatniejszym faktem, że i rokowania, jakie są związane z zespołem Argentyny, są w zasadzie... Gdyby pan ustalał ranking FIFA, na pierwszym miejscu byli Francuzi czy Argentyńczycy? Podejrzewam, że na równi. Popatrzmy na zespół Republiki Południowej Afryki. Jedno z ich spotkań eliminacyjnych przeciwko kwalifikując się do finałów, ale też nie mieli trudnych przeciwników. Tutaj gole Shauna Barletta i Beniego McCarthy, dwóch chyba największych gwiazd zespołu z RPA. I tylko jedna z rzutu kornego Petera Ndlovu. Ja powrócę jeszcze do wcześniejszego spotkania. Pan jest zwolennikiem tego typu bramkarzy jak Fabien Barthez czy José Luis Chilavert, robiących jakiś show na boisku? No, powiem szczerze, że nie za bardzo. Pozostaniemy przy spokojnym, ale skutecznym, skutecznym bronieniu, tak. Jeszcze raz bramka Beniego McCarthy. Tutaj mieliśmy 2-0 dla RPA. Dla tej drużyny wyjście z grupy byłoby chyba ogromnym sukcesem. Zdecydowanie tak. I jedna na otarcie łez bramka dla Zimbabwe. Zwycięstwo ekipy RPA 2-1. Przypomnijmy jeszcze raz skład grupy B. Hiszpania, Słowenia, Paragwaj i RPA. To chyba mimo wszystko słabszy niż poprzednich latach. Aczkolwiek zawodników ma znakomitą ekipę, o której wiemy naprawdę niewiele. Najwięcej chyba o jej trenerze, Bora Milutinowicz. 5 razy w finałach, 5 razy z inną ekipą. Zdaje się, że każda drużyna prowadzona przez Borę Milutinowicza miała inny charakter, inną specyfikę, inny temperament, a on zawsze potrafił poskładać te klocki. Aczkolwiek to miał troszeczkę ułatwione zadanie, ponieważ Korea i Japonia już miały zapewnione miejsca z racji tego, że są gospodarzami, także brata z Chińczykami. Popatrzmy na pojedynek Chiny-Oman. Tutaj zwycięstwo skromne 1-0, ale w sumie bardzo pewny awans. W tej grupie Chińczycy byli niezagrożeni. Gol Genwaya Yu. Trenerów europejskich, brazylijskich i stąd też ci zawodnicy naprawdę zrobili ogromne postępy. Oglądamy w tej chwili w akcji jednego z naszych rywali w białych strojach, drużyna Stanów Zjednoczonych, ale w przegranym meczu z Kostaryką. Do tej pory zdawało się, że Stany Zjednoczone i Meksyk są poza wszelką konkurencją w strefie CONCACAF, a tutaj Kostarykańczycy wygrali, to wygrali grupę eliminacyjną bardzo pewnie. Bardzo pewnie i o ile pamiętam, na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji byli już finalistami Mistrzostw Świata. Oglądaliśmy dwa gole autorstwa Rolando Fonseki, to nowa gwiazda ekipy kostarykańskiej, a do drużyny Stanów Zjednoczonych będzie jeszcze okazja powrócić przy okazji omawiania oczywiście grupy D, a więc tej, w której występuje ekipa biało-czerwonych. Co wiemy o drużynie amerykańskiej oprócz tego, że mają żelazne płuca i potrafią wytrzymać każde tempo przez 90 minut? No są dobrze, właśnie, dobrze, bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Mają też dobrych zawodników, chociażby były zawodnik Wolfsburga, obecnie Glasgow, Reina, Reni Stewart. Także są to zawodnicy, którzy w eliminacjach Stewart strzeli 8 bramek, czyli obojętnie w jakich eliminacjach się gra strzelenie 8 bramek, to o czymś tam świadczy.
a ja rozumiem, że znamy receptę na pokonanie Amerykanów, bo trener Engel życzył sobie Koreę, Stany Zjednoczone i bodajże Szwecję. Podczas promocji jego książki wypadła także Korea, Stany Zjednoczone i Belgia, a więc powtarzają się te zespoły. No, należałoby tu zgodzić się oczywiście z trenerem, że faworytami naszej grupy są Portugalczycy, natomiast te trzy zespoły pozostały mają w miarę wyrównane szanse. W tym pojedynku Stany Zjednoczone wygrały z Jamajką 2-1. Dwie bramki Joe Maxa Mura. Jakie przemyślenia po tym meczu? Gra bardzo nowocześnie. Poznanie, przepraszam. W Poznaniu, tak. Gra bardzo nowocześnie. Znakomicie ustawiona taktycznie. Piłkarze grają w znakomitych klubach. Ligi francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej. Należy się bardzo, bardzo tego zespołu obawiać. Oglądamy bramki Samuela Eto z Majorki oraz Marka Viviana Foe. I posłuchajmy, co powiedział stacji Eurosport. Najlepszy piłkarz. Staliśmy nie tak dawno w meczu z Irlandczykami. Tutaj zwycięstwo nad Tajlandią wysokie, pewne 4-1. W tym czasie Iran przegrał z Bahrajnem 1-3 i to zadecydowało o tym, że właśnie Arabia Saudyjska zagra w finałach. Zupełna niespodzianka. Myślę, że jest to jakiegoś rodzaju niespodzianka. I być może taką samą niespodziankę z ich strony, takiej samej niespodzianki z ich strony należy oczekiwać w mistrzostwach świata. Nie podejrzewam, żeby zbyt daleko ten był. Azjatyckie, o których mówiło się, że grają naprawdę świetnie technicznie, ale brakuje im sporo, jeżeli chodzi o taktykę, powoli doganiają stary kontynent? Myślę, że tak. Myślę, że zatrudnienie trenerów z Europy wielu powoduje, że te zespoły taktycznie wiele się uczą i poprawiają. Ostatecznie zwycięstwo 4-1 drużyny z Arabii Saudyjskiej. To jest właśnie zespół, który kompletuje, uzupełnia tamtych igrzysk olimpijskich i wciąż wielka gwiazda europejskiego i światowego futbolu, bo na co dzień zawsze bliżej w momencie podania. Chyba był spalony, ale klamka zapadła. Tak. Czterech piłkarzy Nigerii oko w oko z bramkarzem argentyńskim i pierwszy wielki sukces Jeff Hart. A później uda nam się awansować z grupy, to już będzie dobrze, mówi obrońca drużyny chorwackiej. My tymczasem oglądamy pojedynek strefy CONCACAF, Meksyk-Honduras, wygrany przez drużynę Meksyku gładko 3-0, ale był to jeden z nielicznych tak dobrych występów piłkarzy grających w tradycyjnych zielonych koszulkach. Niezwykle doświadczony zespół, żeby nie powiedzieć powoli starzejący się, bo gwiazdami są Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, widzimy te ich bramki. Nie widać świeżej krwi w ekipie Meksyku. Ale myślę, że dla tych piłkarzy, dla tych, którzy no, są nieco zaawansowani wiekiem, te mistrzostwa są jak gdyby okazją do godnego, nie wiem, kontraktu, do godnego zaprezentowania się, będzie procentować ich doświadczenie. I tutaj może być to groźnie. Ale Cuauhtémoc Blanco, jak ostatnio donosiła agencja, zapowiedział rozstanie z reprezentacją. Partnerzy wprawdzie proszą, aby powrócił, jak będzie, zobaczymy. A tymczasem popatrzmy, jak bramki strzelali zawodnicy obecności. A tu możemy zobaczyć w akcji piłkarzy japońskich. Finał Pucharu Azji, zwycięstwo Japonii nad Arabią Saudyjską 1-0 po golu Shigeyoshi Mochizuki. Coś wiemy więcej o Japończykach w strefie afrykańskiej przeciwko Demokratycznej Republice Kongo. Warto zwrócić uwagę tutaj na trzecią bramkę, bowiem Tunezyjczycy wygrali 3-0. Trzecią bramkę autorstwa Zubera Bayi, bo nie wiem, czy nie była to najpiękniejsza bramka strzelona w ogóle w tych eliminacjach. Drużyna Tunezji zna już smak finału. Przypomnijmy, prowadził ją Henryk Kasperczak, ale bez jakichś szczególnych osiągnięć. To pierwsza bramka obrońcy, bo obrońca był bohaterem tego meczu. Proszę zobaczyć, Zuber Beja. 60 metrów zobaczył wysuniętego napastnika, przepraszam, bramkarza drużyny Kongo. Cudowne uderzenie. The account in the heat of Mali against Morocco in a match where goals were hard to come by, especially with finishing like this for Morocco's Hichem Zerali.
Ghana's best chance at least produced a save. Ibrahim Abdelrazak having his efforts smothered by the keeper. And though Morocco would have another chance to win it in the second half, the match would follow the trend set in the first group match between South Africa and Burkina Faso, with Ghana and Morocco also ending goalless. Paru narodów Afryki. Przypomnijmy, że ten zespół trenowany jest, prowadzony jest przez Henryka Kasperczaka. Piłkarze Mali nieoczekiwanie pokonali w ćwierćfinale dzisiaj Republikę Południowej Afryki 2-0. Bramki dla tego zespołu strzelali Basala Touré i Koulibaly po podaniu tego samego zawodnika. Proszę sobie wyobrazić, że Basala Touré, który wyrasta na gwiazdę tego zespołu, gra gdzieś w jakimś przeciętnym klubie Ligi Greckiej. 2-0 dla piłkarzy Mali. Największy sukces w historii tego zespołu, awans do półfinału Pucharu Narodów Afryki. W półfinale podopieczni Henryka Kasperczaka zagrają albo z Kamerunem, albo z Egiptem. Mecz Kamerun-Egipt, ten ćwierćfinał zostanie rozegrany jutro. To Henryk Kasperczak, cieszący się ze swoimi asystentami w ostatniej minucie po bramce Koulibaly'ego. W finale rozgrywanym w stolicy Mali, w Bamako, Kamerun pokonał dopiero w rzutach karnych 3-2 Senegal. Wcześniej nie padła żadna bramka. Nieposkromione Lwy obroniły tytuł wywalczony 2 lata temu i co ciekawe wtedy też w rzutach karnych. To już 4. mistrzostwo kontynentu dla tej drużyny. 3. miejsce w Pucharze Narodów Afryki dla Nigerii. Mali trenowane przez Henryka Kasperczaka poza podium na 4. pozycji. Jak widać sytuacji w tym meczu nie brakowało, ale udało się trafić do siatki dopiero w rzutach karnych. Zakończył się Puchar Narodów Afryki. To jest bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich klubów, w których afrykańscy piłkarze występowali przez ponad miesiąc na tej imprezie. A co to za koszulki Kamerunu? Tak, to są jak te słynne australijskie. Albo koszykarskie. Kilka sytuacji miał Kamerun, kilka sytuacji mieli Senegalczycy w rzutach karnych. 3-2 to końcówka dogrywki. Zapewne mogą sobie sprawić koszulki z rękawami. To decydujący rzut karny. Aliou Cissé? Nie udało się. I cieszą się Kameruńczycy. I cieszą się także kluby francuskie. Że na zgrupowaniu pozostanie jedynie Jacek Zieliński. Pozostali wcześniej powołani zawodnicy ze strzelcem obydwu bramek Maciejem Żurawskim wracają do kraju. W ich miejsce na zgrupowanie zjeżdżają już piłkarze z podstawowej jedenastki, którzy w środę zmierzą się z Irlandią Północną. Transmisja tego meczu w programie drugim. Triumfem piłkarza mistrzostw świata. W związku z tym dla nas jest to idealny przeciwnik, bo postawi nam szalenie ciężkie warunki. Jeśli z tym przeciwnikiem my sobie potrafimy poradzić, to z optymizmem będziemy mogli jechać na mistrzostwa świata. My na razie oglądamy gole w pierwszym spotkaniu, które Benzracja rozgrywała w 2002 roku, czyli przeciwko zespołowi Wysp Owczych. Tutaj był sprawdzian dla tych, których no, poszukujesz na te wolne miejsca do tego no, skrystalizowanego składu graczy naszych gwiazd, które grają poza granicami kraju. Przede wszystkim tutaj były dwie przyczyny, że graliśmy w takim składzie. Pierwsza to, że nie był to termin UEFA-owski, a więc nie można było powołać zawodników grających w klubach zachodnich. Natomiast druga przyczyna to fakt, że oprócz tego, że w tej chwili jeszcze poszukiwaliśmy zawodników na Mistrzostwa Świata, to już pracujemy również drugą nitką na przyszłe Mistrzostwa Europy. Rozpoczynają się we wrześniu eliminacje do tych mistrzostw i wielu zawodników właśnie z tej drużyny już na te drugie eliminacje będzie się przygotowywało. Spotkanie z Japonią, czy to jeszcze czas na to, by cokolwiek próbować, czy też już raczej stawianie na tych, którzy w dużej mierze będą grali w podstawowej jedenastce? Już w tej chwili nie ma czasu na eksperymenty. Spotkanie z Japonią to jest przede wszystkim dla tych piłkarzy, którzy muszą przygotowywać się do pierwszego meczu z Koreą, bo ponieważ futbol japoński jest podobny do koreańskiego. Podobna agresywność, podobna ruchliwość, podobna waleczność, podobny sposób ustawienia, podobne rozwiązywanie pewnych akcji taktycznych na boisku. Oczywiście ja wyżej jeszcze stawiam Japonię aniżeli Koreę na dzień dzisiejszy. W związku z tym, jeżeli z Japonią będziemy grali dobry mecz, to można się spodziewać, że właśnie i z Koreą będzie dobrze w pierwszym meczu na mistrzostwach. Jak silny jest to rywal, to może powiedzmy, że z Ukrainą, z którą sobie poradzili, grali bez czwórki swoich gwiazd występujących w Europie. Siłą właśnie tego zespołu jest fakt, że praktycznie w każdym meczu gra troszkę inny zestaw piłkarzy. Ja oglądałem 5 meczów Japonii i mogę stwierdzić, że rzeczywiście mają bardzo szeroką kadrę bardzo wyrównanych
i dobrych piłkarsko przygotowanych zawodników. Znaczą lata pracy, ściągnięcie gwiazd zagranicznych, świetnych trenerów do siebie, do kraju. Przynosi to wreszcie przez nich długo oczekiwany efekt. Myślę o Japończyka. Japończycy wiele lat temu, kilkanaście lat temu ściągali do siebie gwiazdy z Europy, płacili bardzo duże pieniądze właśnie po to, żeby się uczyć. Nauczyli się i rzeczywiście w dniu dzisiejszym można powiedzieć, że te mistrzostwa świata, które będą w Japonii i Korei, no, mogą być ich mistrzostwami świata. Teraz z kolei oglądamy bramki, które nasza reprezentacja zdobywa podczas takiego mini zgrupowania na Cyprze w spotkaniu z Irlandią. Kryszałowicz, Kałużny. Zdobywała i traciła, bo tu akurat straciliśmy. Natomiast przepiękne były te dwie pierwsze bramki, rzeczywiście były piękne, jak również dwie następne. Ja powiem, że Irlandia to jest niewdzięczny przeciwnik. To nie jest łatwy przeciwnik grający czwórką obrońców, piątką w środku pola, jednym wysuniętym napastnikiem. Ja przypomnę, że nam nigdy nie grało się dobrze z takim przeciwnikiem. Polska po raz pierwszy wygrała z Irlandią i to tak gładko. Tutaj kolejna bramka, świetne zagranie Smolarek, Żewłakow i Kryszałowicz. Myśmy sobie poradzili niby gładko, tak się wydaje, 4-1, ale rzeczywiście w tym meczu było wiele akcji takich, które od dawna ćwiczymy i które tak się podobają naszym kibicom, no bo są to akcje doprowadzające bezpośrednio do bramek. Zgrupowanie reprezentacji rozpoczyna się w poniedziałek i pierwszy trening wspólny podczas pierwszego zresztą występu w kraju narodowej drużyny w tym roku. Tak, ale w tym roku mamy tak ustawione gry kontrolne właśnie specjalnie dla kibiców, ażeby trzykrotnie mogli obejrzeć reprezentację w meczach przeciwko. Tu kolejna piękna bramka Żewłakowa po świetnie zaczętej akcji przez Arka Bąka. Następnie świetnie podana piłka przez Krzynówka i praktycznie bez szans bramka. Znakomicie zakończył to Marcin Żewłakow. Przepiękne bramki. Natomiast kibice obejrzą nas trzykrotnie. Teraz w marcu, w kwietniu i w maju grać będziemy w Polsce. Przeciwnikiem kolejnym będzie Rumunia, a tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata Estonia. No właśnie, skoro mówimy o kolejnym rywalu Rumunii, zespół, który też się znakomicie niedawno zaprezentował, remisowe spotkanie z Francją. Tak, i ja oglądałem to spotkanie. Manchester. Pierwsze w tej serii spotkanie współgospodarzy mundialu Koreańczyków z Turcją zakończyło się bezbramkowym remisem. Bochum w Niemczech, grupowi rywale Polaków, najtygodniejszą okazję mieli w 31 minucie, ale kunsztem popisał się turecki bramkarz Rustu. Pod koniec spotkania umiejętnościami popisał się natomiast bramkarz Korei Byung-Gi Kim. Pięć do zera w towarzyskim meczu piłkarskich reprezentacji obu krajów. Mecz rozegrany w Paryżu sędziował polski arbiter Jacek Granat. Już na samym początku meczu Fabien Barthez o mało nie strzelił samobójczego gola. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 12 minucie meczu po pięknym strzałem lewą nogą Zinedina Zidana. W 23 minucie na 2-0 dla trójkolorowych podwyższył Dawid Trezeguet. Napastnik Juventusu Turyn pokonał Nira Salivana strzałem głową. 9 minut później trzecią bramkę dla Francji zdobył napastnik londyńskiego Arsenalu Thierry Henry. Trzy minuty przed przerwą mistrzowie świata i Europy prowadzili już 4-0. Po raz drugi w tym meczu na listę strzelców wpisał się Dawid Trezeguet. Wynik meczu na 3 minuty przed końcowym gwizdkiem ustalił Steve Marlet. Napastnik angielskiego Fulham strzelił gola po akcji swojego byłego klubowego kolegi z Olympique Lyon, Erika Carrier. Na mistrzostwach świata broniące tytułu Francuzi zagrają w grupie A. Zaś Tunezja bezbramkowo zremisowała z Norwegią w innym meczu towarzyskim. Norwegowie, którzy przegrali z Polską oba mecze w eliminacjach do Mistrzostw Świata, znakomitą szansę na gola zmarnowali w pierwszej połowie. Po strzale napastnika Glasgow Rangers, Tore André Flo, piłka trafiła w słupek. Tunezyjczycy przeważali w drugiej połowie, ale także nie zdobyli bramki. Na Mistrzostwach Świata Tunezja zagra w grupie H z Japonią, Belgią i Rosją. A oto wyniki pozostałych. I cenną lekcją na stadionie Widzewa w Łodzi współgospodarze Mistrzostw Świata pokonali biało-czerwonych 2-0. Akcje Olisadebe na początku meczu nie przyniosły powodzenia. Grający szybko i efektownie goście objęli prowadzenie po błędzie Wałdocha i golu Hidetoshi Nakaty. Na domiar złego jeden z pseudokibiców rzucił petardę, która na chwilę ogłuszyła Jerzego Dudka. Wynik na 2-0 dla gości ustalił pod koniec pierwszej części Takahara. Po przerwie Azjaci kontrolowali już przebieg gry i odnieśli zasłużone zwycięstwo.
Polaków czeka jeszcze wiele pracy. Podobnie jak reprezentacja Ulster Scotland's new manager Bertie Vogts couldn't have asked for a more difficult opening encounter, and so it proved. The world champions swept aside their visitors, 4 up by half time, and no way back for the Scots. Zinedine Zidane took 12 minutes to make his mark on proceedings, and there was more to follow. David Trezeguet added to the scoreline with a perfect header midway through the first half. France's third had a Premiership stamp all over it as Arsenal's Thierry Henry made a telling contribution. Still time before the interval for Trezeguet to score his second of the match, his first touch excellent, his second sublime to divert it past Neil Sullivan. Fulham's Steve Marley completed the scoring 3 minutes from time. No disgrace in defeat, but Vogts now knows the size of the task facing him. Tony Lockwood, Sky News. Dośrodkowywał Mark Overmars, a do siatki w 31 minucie trafia Frank de Boer. Mówiliśmy, że jego wizytówką są strzały z dystansu, ale jak widać potrafi sobie także poradzić przy stałych fragmentach gry jako ten, który rusza do dośrodkowań. Trudno mówić tutaj o błędzie Canizaresa, zaspali na pewno obrońcy, w tym Fernando Hierro, a także grający z dwójką Carles Pujol. Spóźnił się właśnie gracz Barcelony, mowa o Pujolu. Nie upilnował też Holendra wcześniej Miguel Nadal, a tu Japsta mógł podwyższyć prowadzenie gospodarzy. Znakomita okazja, trudna dość piłka i nie najlepiej złożył się gracz Lazio Rzym do tego strzału. Jeszcze Holendrzy. Popatrzmy, jakie problemy mają Hiszpanie z wyekspediowaniem piłki poza własne pole karne. Podirytowany Fernando Hierro i przy piłce będą wciąż Holendrzy. Gospodarze zdecydowanie stroną dominującą w pojedynku na Deku i w Rotterdamie. To już 53. minuta. W przerwie mieliśmy i w jednym i w drugim zespole kilka zmian. Wśród Holendrów pojawił się André Ojer. Z kolei José Antonio Camacho wprowadził od 46. minuty Diego Tristana. Pojawił się też w miejsce Joaquina Tico, a Raula zastąpił Juan Carlos Valeron. Przede wszystkim w drugiej połowie zaczęli grać niemalże gremialnie piłkarze Deportivo La Coruña. Popatrzmy jeszcze na ten atak Holendrów. Jimmy Floyd Hasselbank przepuścił piłkę, nadbiegał z drugiej linii Roy Mackay, ale nie ma drugiego gola dla gospodarzy. Wracając do piłkarzy Deportivo, Cesar Valeron, Diego Tristan, a więc aż trzech zawodników z tego klubu wpuścił w drugiej odsłonie José Antonio Camacho. Na pewno José Antonio Camacho będzie musiał popracować chyba w szczególności nad linią obronną, bo ani Pujol, ani grający w pierwszej części gry Hierro wespół. Był ostatni mecz czterokrotnych mistrzów świata u siebie, ostatni mecz przed mistrzostwami świata. Kolejne mecze Brazylijczycy grać będą już na wyjeździe, między innymi 18 maja ciekawie zapowiadający się towarzyski mecz z reprezentacją Katalonii, później przed mistrzostwami jeszcze potyczka w Kuala Lumpur z Malezją, no i później Brazylijczycy przystąpią już do mistrzostw świata. Wciąż nie wiemy, czy z Romario, czy też bez Romario. Roberto Carlos daleko do przodu, tam był Ronaldinho Gaucho, on zajął miejsce kontuzjowanego starszego kolegi Rivaldo z Barcelony. PSG, Ronaldinho Gaucho ostatnio często trafia do bramki rywali, teraz dobre podanie, ale Ronaldo chyba był na spalonym. Od samego początku tego meczu bardzo dobrze współpracowali ze sobą Ronaldinho Gaucho, ofensywny pomocnik Paris Saint-Germain, i Ronaldo. Powracający do sił po dwóch operacjach kolana, po problemach z mięśniami, miał specjalny dwumiesięczny cykl rehabilitacji, dochodzenia do pełni sprawności po problemach z mięśniami, bo w grudniu zeszłego roku już wrócił, grał w meczu ligowym Serie A, ale doznał właśnie kontuzji. Teraz ponownie jest w reprezentacji, choć w Interze Mediolan jeszcze nie gra. Popatrzmy na akcję czterokrotnych mistrzów świata. Numer 11 to Edilson z Cruzeiro Belo Horizonte. W ogóle to nowość w futbolu brazylijskim, aż czterech piłkarzy w pierwszej jedenastce grających na co dzień właśnie w kraju kawy, tylko siedmiu Europejczyków. Jeden z Europejczyków, Ronaldinho Gaucho, krótko do Ronaldo, Ronaldinho Gaucho, dobra szansa i znakomicie Dragoslav Jevrić skrócił kąt i uratował swój zespół od straty bramki. Początek spotkania, inicjatywa należy do gospodarzy. Emerson, gracz Romy w pole karne.
jest Edilson przy nim natychmiast, dwóch Jugosłowian. Edilson ładnie zastawia się ciałem, gracz Cruzeiro Belo Horizonte, i będzie aut dla gospodarzy. Jeszcze raz to, o czym mówiliśmy, bardzo dobra współpraca Ronaldo-Ronaldinho. Ronaldo przyjechał tutaj, mówiliśmy, po dłuższej kontuzji, co wzbudziło ogromne protesty we Włoszech. Prezes Interu Mediolan Massimo Moratti oszczędzał tego piłkarza specjalnie na mecz ligowy z Romą. Ten strzał mija bramkę Jevricza. Ronaldo oszczędzany opuścił klub w potrzebie. Wprawdzie Inter wygrał 3-1, ale nie smak, jak mówił prezes, pozostał. Czekali na niego z utęsknieniem kibice brazylijscy. Miał zagrać przez 45 minut. No i jak widzimy, gra i co ważniejsze, prezentuje się bardzo dobrze w tym spotkaniu Ronaldo. Trener Luis Felipe Scolari po raz pierwszy mógł wystawić optymalny, przynajmniej według jego zdania, skład. Wcześniej potyczki towarzyskie z Boliwią, Arabią Saudyjską, Islandią, ale to nie były terminy wyznaczane przez FIFA. Tutaj także Edilson przenosi piłkę nad poprzeczką. Tak więc były to takie jedenastki nieco splecane na prędce. Głównie składały się z graczy grających w Brazylii. A Big Phil, jak mówi się o Luisie Felipe Scolarim, powiedział, że ten skład, jaki zagra z Jugosławią, to 90% tego składu, lub nawet więcej, jaki pojawi się na Mistrzostwach Świata, tak więc no, niemal wszystkie miejsca są już zajęte. Wciąż trwa już w zasadzie taka ogólnobrazylijska dyskusja, czy Romario, 36-letni gracz Vasco da Gama, ma pojechać na Mistrzostwa Świata. W lidze prezentuje się znakomicie, strzela bardzo dużo bramek, jest gotowy do gry. No ale Luis Felipe Scolari mówi, że on rozmawia tylko o piłkarzach, których powołuje. Nie odpowiada na pytania, dlaczego nie powołuje Romario, mistrza świata z roku 94. Za jest i Pele, i sam prezydent Brazylii, również Mario Zagallo, powiedział, że Romario w takiej dyspozycji powinien pojechać na Mistrzostwa Świata. No ale trener Scolari wie swoje. Romario, to przypomnijmy, jeden z głównych autorów ostatniego tytułu mistrzowskiego w 1994 roku, był nie tylko królem strzelców, ale i najlepszym piłkarzem turnieju finałowego. W 1998 roku z płaczem musiał opuścić zgrupowanie, wykluczyła go z finałów kontuzja i teraz chciałby jeszcze raz, i nie tylko on chciałby, bo chciałaby cała Brazylia. Vasco da Gama prezentuje naprawdę wspaniałą dyspozycję. Jugosławianie Dziordziewicz wymieniał teraz krótko piłkę z Keżmanem. Niedokładnie rusza Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho, od razu okrzyk publiczności na stadionie w Fortalezie. Ronaldinho, zanim Keżman poradził sobie gracz PSG, Ronaldo. Coraz bliżej pola karnego, coraz bliżej bramki Jevricza. Ronaldo jest po lewej stronie wchodzący. Roberto Carlos, mocny strzał ponad poprzeczką. Uderzył obrońca Realu Madryt tak jak potrafi, z fałsza, z całej siły. Piłka po jego uderzeniach często dostaje jakiejś takiej dziwnej rotacji. Bramkarz do końca nie wie, w którą stronę poleci futbolówka. Tym razem na szczęście dla Dragoslava Jevricza minęła ona o dobre 3 metry jego świątynię. Sporo pracy miał w pierwszej części gry 27-letni Jevricz, na co dzień bramkarz holenderskiego Vitesse Arnhem. Co chwila zatrudniany czy przez Ronaldinho Gaucho, czy przez Ronaldo, czy choćby jak przed chwilą przez Roberto Carlosa, właśnie lewy obrońca Realu Madryt przy piłce. Już ją odegrał do kolegi, Brazylijczycy. Ładne zgranie do Edilsona, jest tam niepewnie interweniujący Sinisa Mihajlović. No i mogło to skończyć się niedobrze dla Dragoslava Jevricza. Sinisa Mihajlović, obecnie Lazio, 33 lata, najstarszy obecnie w ekipie drużyny Jugosławii. Piłkarz wcześniej Sampdorii, Romy, a wychowanek z Czerwonej Zvezdy Belgrad. Lucio, ostatnio świetne oceny w Bundeslidze i w Champions League. Przypomnijmy, jego Bayer Leverkusen awansował do ćwierćfinałów, a Lucio uznawany jest za najlepszego obcokrajowca w Bundeslidze. Roberto Carlos szukał teraz Ronaldo. Przejął to podanie Mirkowicz, choć teraz stracili Jugosłowianie Ronaldo. I po raz kolejny instynktownie nogą tym razem broni Dragoslav Jevricz. Jak na piłkarza po tak długiej przerwie, naprawdę z łatwością znajduje sobie sytuacje strzeleckie, urywa się pilnującym go obrońcom Ronaldo, ale to przecież zawodnik dwukrotnie wybrany w plebiscycie FIFA na najlepszego gracza świata. 44. minuta, jedna z ostatnich akcji Brazylijczyków, rozpoczął Roque Junior, gracz włoskiego Milanu, na prawą stronę, tam jest Lucio.
Powoli, dokładnie teraz czterokrotnie mistrzowie świata Gilberto Silva, Roberto Carlos. Było kilka okazji, ale wciąż 0-0. Jeszcze spróbują raz zaatakować przed bliskiem sędziego. Ronaldo. Daleko od pola karnego Ronaldo. Natychmiast przy nim dwóch, trzech rywali. Ronaldinho, Gaucho. Dokładnie teraz pole karne. Doskonała okazja. Edilson. Pusta bramka. Jest gol, ale gol nieuznany. Przedwczesna radość gracza Cruzeiro Belo Horizonte, bo wcześniej podniesiona chorągiewka asystenta liniowego. Na spalonym był ten oto piłkarz. Zdawało się, że 45 tysięcy widzów w Fortalezie będzie w końcu zadowolonych. Jeżeli był spalony, to był on minimalny. Pozostaje nam zawierzyć arbitrowi. On podejmuje takie decyzje w ułamku sekundy. Inna sprawa, że fantastycznie ruszył Edilson, jeszcze jeden filigranowy napastnik brazylijski. Do tej piłki ograł Dragoslava Jevricia i praktycznie już wpadając na murawę posłał piłkę do siatki. To już fragmenty drugiej części tego meczu. Wciąż 0-0, kilka zmian. Pojawił się w drużynie brazylijskiej w przerwie Denilson. Znakomita forma napastnika Realu Betisu Sevilla. Pojawił się też Luizao. On właśnie zmienił Ronaldo. Tak Luizao, więc dwóch ofensywnie nastawionych piłkarzy miało w końcu pomóc Brazylijczykom w strzeleniu bramki. Zatrzymany teraz w taki zbójecki sposób przez Zorana Mirkowicza Ronaldinho Gaucho. Ale jak widać nie widział innego sposobu na powstrzymanie gracza PSG, obrońca drużyny jugosłowiańskiej. Roberto Carlos, potężne uderzenie, miał spore problemy. Dragoslav Jevrić sparował jednak piłkę na rzut rożny. Myślę, że zdążył zareagować tylko dlatego, że tak naprawdę to futbolówka mknęła prosto w środek bramki. Gdyby to było metr w jedną bądź w drugą stronę, musiałby Dragoslav Jevrić wyjmować piłkę z siatki. Uderzenie naprawdę było niesamowicie silne. Rusza Denilson, operujący znakomicie lewą nogą. Denilson, jest w polu karnym Emerson. Jeszcze raz Denilson. Faulowany gracz Realu Betisu Sevilla, swojego czasu najdroższy piłkarz świata, kupiony po mistrzostwach w 1998 roku przez hiszpański klub. Slavisa Jokanović, 33-letni piłkarz Chelsea. Był tym, który przewinił w tej sytuacji. Niemalże kopia akcji sprzed chwili, tylko teraz nie Roberto Carlos, a Ronaldinho uderzał piłkę prosto w mur utworzony przez piłkarzy z Jugosławii. Cafu, w swoim stylu ofensywnie usposobiony gracz Romy. Dośrodkowanie na 16 metr. Odważnie Ronaldinho, jeszcze Brazylijczycy. Ronaldinho, dobra okazja Ronaldinho. I po raz kolejny znakomicie rozgrywający dzisiaj ten mecz, zaliczający świetną partię, Dragoslav Jevrić ratuje Jugosławian od straty bramki. Mówimy o tym, że spory stres. Luis Felipe Scolari cały czas krytykowany przez dziennikarzy. Zdawałoby się, że i piłkarze powinni grać na stresie, ale widzimy ich ciągle uśmiechniętych. Czy to Edilson, kiedy odgwizdano mu spalonego, czy teraz Ronaldinho po tej akcji. Pokazali piękne białe zęby. Jak widać, Brazylijczycy cieszą się w każdym momencie samego faktu tylko występów na boisku piłkarskich. Uwaga, Luizao i nie ma gola. Znakomitą okazję miał w tej sytuacji napastnik Gremio Porto Alegre, którym bardzo poważnie interesuje się berlińska Hertha. Nie gra często, powrócił po kilkutygodniowej kontuzji. Wiele osób, wielu kibiców miało za złe trenerowi Scolariemu, że powołał tego piłkarza, który przecież po kontuzji nie jest w najwyższej formie, ale jak widzimy, Luizao był bliski szczęścia. A poza tym Luizao strzelił dwie bramki decydujące o tym, że Brazylijczycy zakwalifikowali się bezpośrednio do finału. W meczu ostatniej szansy z Wenezuelą Canarinhos wygrali 3-0. Dwa gole strzelił wtedy właśnie Luizao, ale kibice podobno woleliby widzieć Frankę albo Dodo. To tacy miejscowi bohaterowie walczący na boiskach w Brazylii. Próbowali wyjść z akcją podopieczni Dejana Savicevicza. Wielcy przegrani niedawnych eliminacji Mistrzostw Świata. Zespół z tak znakomitymi piłkarzami w składzie jak Kerzman, jak Milosevic, jak Mijatovic, jak Lazetic. Zespół przegrał trudną bądź co bądź grupę eliminacyjną, ulegając Rosji i Słowenii. Teraz Dejan Savicevic spróbuje zbudować zespół na Mistrzostwa Europy, na eliminację przed turniejem w Portugalii. Im bliżej końcowego gwizdka, tym rosło niezadowolenie na trybunach. Fragmentów, które i my, i Państwo mamy możliwość obejrzeć, wygląda, że Brazylijczycy grali zupełnie nieźle. Ilość sytuacji podbramkowych spora, ale jednak
Kibice czterokrotnych mistrzów świata niezadowoleni. Roberto Carlos broni Dragoslav Jevrić. Po raz kolejny daje próbkę siły swych nóg obrońca Realu Madryt. 72. minuta, wciąż w ataku Brazylijczycy. Djalminha w międzyczasie wprowadzony na boisko. Doświadczony piłkarz Deportivo La Coruña na lewą stronę. Czeka na partnerów Denilson. Wspaniały zwód na prawą nogę. Oszukał z łatwością Jokanowicza. Denilson odegranie na 18 metr. Niedobrze. I jest Predrag Djordjevic. Natychmiast zagranie do Matei Keszmana. Spokojnie interweniuje tutaj Roque Junior. Rzadkie wypady do przodu w drugiej odsłonie Jugosłowian. Wracając do niezadowolenia, jak doniosły agencje po tym spotkaniu, w pewnym momencie na stadionie słychać było tradycyjną pieśń, ale uwaga, gol Luizao. Tutaj przynajmniej Luis Felipe Scolari miał rację, powołał do tego piłkarza, mówił, że ma do niego zaufanie i odwdzięczył mu się. 14 gol i 4 bramka napastnika Gremio Porto Alegre w reprezentacji Brazylii. Luizao, który zmienił grającego do przerwy Ronaldo, pokonuje po raz pierwszy w tym meczu Dragoslava Jevricza i od 72 minuty Brazylia prowadzi 1-0. Tutaj poważny błąd, podbił piłkę tak niefortunnie Sinisa Mihajlović i dzięki temu w zasadzie Luizao mógł dojść do futbolówki i uderzyć ją celnie w kierunku bramki. Ostatnie fragmenty tego spotkania. Zwycięstwo Brazylii 1-0, ale jak mówiłem, i kibice, i dziennikarze niezadowoleni. Rozpocząłem o myśl o piosence śpiewanej na trybunach. W tak znanej melodii kibice przez 15 minut podobno intonowali Burro Burro Scolari, a Burro w języku portugalskim to nic innego jak idiota. Czy przekonają tą swoją dezaprobatą trenera, aby powołał Romario, czy on będzie zbawcą drużyny brazylijskiej. Jak na razie chyba Luis Felipe Scolari górą wygrał, bramkę strzelił jego ulubieniec Luizao. Brazylia zwycięża Jugosławię 1-0. Brazylijczyków czekają jeszcze 3 test mecze przed Mistrzostwami Świata 17 kwietnia. Ciekawy mecz w Lizbonie z Portugalią, w maju z reprezentacją Katalonii i 25 maja na 5 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Brazylia zagra towarzyski mecz z zespołem Malezji. Z siatki strzelcem gola Jonas Kolka, a więc zawodnik Panathinaikosu Ateny, kolega klubowy Emanuela Olisadebe. Moment nieuwagi obrońców portugalskich, nie zdążył Couto, nie powstrzymał też Fresho atakującego skrzydłowego Panathinaikosu i Jonas Kolka strzałem w długi róg pokonuje Ricardo. Dość nieoczekiwanie rozpoczął się ten mecz na stadionie Bessa, na obiekcie, gdzie swoje mecze rozgrywa na co dzień Boavista Porto, aktualny mistrz kraju. Ruszyli Portugalczycy, rozpoczął Fresho, powstrzymywany Sabrosa skutecznie i co najważniejsze czysto, ale wciąż gospodarze. João Pinto. Na prawą stronę Pinto, Sergio Conceição, jest Pauleta na 10 metrze, Pedro Pauleta, piłka w siatce, ale belgijski sędzia pan Franck de Blecker tego gola i słusznie, jak widzimy, nie uznaje. Pauleta był na spalonym. Pedro Pauleta to król strzelców Ligi Francuskiej. W Bordeaux trafia do siatki rywali niemalże w każdym spotkaniu. Tutaj także jak na razie pokazał dobrą szybkość. Dobre wyjście na pozycję, tyle że nieco nie w tempo zagrana piłka i nadal 0-0. Łatwa teraz strata piłki przez gospodarzy na własnej połowie. Strzał z dystansu i niewiele brakowało, a Ricardo pokonany był po raz drugi Jari Littmanen. Chwaliliśmy tego piłkarza. Niedawno kontuzjowany Michael Owen, Littmanen wszedł w jego miejsce. Ważna bramka w meczu Ligi Mistrzów Liverpool. Roma, gol z rzutu karnego. Liverpool między innymi dzięki tej bramce jest w ćwierćfinale Champions League. Zdawało się, że Jari Littmanen będzie tylko uzupełnieniem tego wspaniałego ataku. Reprezentanci Anglii Michael Owen, Emil Heskey, czy jeszcze jeden kandydat do reprezentacji Francji, Nicolas Anelka. A tymczasem to Jari Littmanen gra tam pierwsze skrzypce. Tutaj niezła akcja Portugalczyków, ale złe uderzenie Paulety. Ładnie zagrał mu Vidigal, ale później nieczysto trafił Pedro Pauleta Resende. Już ponad 20 bramek we francuskim Bordeaux. Przykra sprawa dla Portugalczyków. Dość szybko kontuzjowany Simão Sabrosa musiał w 22 minucie opuścić boisko. Pojawił się Nuno Gomes, ale gola strzelili Finowie.
moment, kolejny moment nieuwagi, zawahania obrońców portugalskich i na Dobesa było już 2-0, to jest 28 minuta, a strzelcem bramki Michael Forsell. Młody gracz angielskiej Chelsea Londyn spokojnie ograł Ricardo i dopuścił bramki na 2-0. Jak na razie nie mamy treningu strzeleckiego dla Nuno Gomesa, João Pinto czy Paulety. Trafiają tylko i wyłącznie goście. Konsternacja na trybunach stadionu Boavista w Porto i uwaga, może teraz. João Pinto w lewo, zamyka to wszystko, Sergio Conceição, Conceição minął jednego, drugiego, ostry kąt. Cudownie przypomniał sobie, jak wspaniale grał podczas Euro 2000. Wówczas Sergio Conceição był jednym z bohaterów finałów piłkarskich Mistrzostw Europy, a teraz pokazał, że nie zapomniał, jak bajecznie posługuje się lewą nogą. Indywidualna akcja piłkarza Interu Mediolan daje nadzieję gospodarzom na powrót do gry. Portugalczycy słabo grali tego wieczoru, mało akcji zespołowych, nie udawało się rozegrać dokładniej piłki. Zdenerwowany Conceição ograł chyba z trzech rywali i w krótki róg pokonał Antti Niemiego. Było więc na Dobesa 1-2, ale popatrzmy na akcję piłkarzy fińskich. Wszystko zgodnie z przepisami jest. Widigal rozpoczął akcję Portugalczyków, ale popatrzmy, już niedokładnie, już strata piłki i kolejna dobra szansa. Ucieka Michael Forsell, nie było spalonego, gracz Chelsea wbiega w pole karne. Forsell, Litmanen, 1-3. Do końca nie był pewien gracz Liverpoolu, czy piłka zatrzyma się w siatce. Widać było, jak obserwował lot futbolówki. Spokojne, techniczne ułożenie, nic na siłę, ale przecież tyle lat już spędził na boiskach całej Europy, że wie dobrze, jak wykończyć taką właśnie akcję Jari Litmanen. Tyle, że można zadać pytanie, gdzie byli portugalscy obrońcy. Próbował w jakiś dziwny sposób blokować to podanie Forsella Fernando Couto. Niepilnowany Jari Litmanen, nie dość, że nie trafił czysto, to jeszcze nie było bezpośrednio przy nim żadnego z obrońców. No i ponownie dwie bramki przewagi Finów, to już fragmenty drugiej części. Fresho, teraz ładnie z dystansu próbujący uderzyć Vidigal. To oczywiście Hugo Viana, wprowadzony po przerwie przez trenera Oliveira, młody piłkarz Sportingu Lizbona. Finowie wcale jednak nie zamierzali bronić tego rezultatu, mimo że prowadzili już dwoma bramkami. Litmanen cały czas w środku, czający się na piłkę. Przerzut na lewą stronę, tam jest numerem drugim Juhareini. Wypuszcza w bój Jonasa Kolkę, dośrodkowanie Litmanen i 4-1, Portugalia na kolanach. Podobało się takie podwójne strzelanie Jariemu Litmanenowi, niedawno pokazał to w barwach Liverpoolu, a teraz kopiuje swój wyczyn w reprezentacji Finlandii. Beznadziejna gra obrońców portugalskich, spoglądali na siebie Fernando Couto i Jorge Andrade, żaden z nich nie podszedł w ogóle do Litmanena, nie próbował przecinać tego dośrodkowania. Już 4-1, kolejny rzut rożny dla Finów, tym razem udało się wybić piłkę poza własne pole karne, wciąż jednak podopieczni Ante Murinena z akcją w ofensywie, jeszcze nie koniec, Forsell czai się na podanie, Fernando Couto niezbyt pewnie, właśnie Michael Forsell czeka. Sprytnie do partnerów uderzenie. Nie ma spalonego. Jari Litmanen, doskonała okazja. No i tym razem nie strzelił bramki, a był blisko skompletowania hat-tricka napastnik Liverpoolu. Miał na to na pewno ogromną ochotę. Mówiliśmy, że doświadczenie zawsze jest po jego stronie. Tym razem chyba jednak troszeczkę zagotował się piłkarz Liverpoolu, posyłając piłkę kilku metrów wysoko nad poprzeczką. Fernando Couto na uwolnienie. Coraz swobodniej, coraz radośniej grający piłkarze Finlandii. No i w tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście Portugalia jest głównym faworytem naszej grupy. Inna sprawa, że to tylko mecze towarzyskie, a kiedy przyjdzie walka o punkty, może być zupełnie, zupełnie inaczej. Nigdy jeszcze w historii Finowie nie pokonali Portugalii, a to szósty mecz tych obu zespołów. No ale wygląda na to, że dzisiaj już nie będzie słowa nigdy. Kolejna akcja Suomi, jest Jonas Kolka, ma sporo miejsca przy nim Fernando Couto, ale wszystko na takie bardzo luźne, delikatne, symboliczne krycie. Z łatwością oddał strzał skrzydłowy pana Tinajposu, ale na miejscu był
w tej sytuacji Nelson, który w przerwie zmienił Ricardo w bramce portugalskiej. Momentami wyglądało to jak zabawa w kotka i myszkę, z tym, że ci, o których mówiło się, że jeżeli chodzi o technikę, to jest numer jeden albo numer dwa w Europie, Portugalczycy byli bezradni, a sztuczkami technicznymi, pięknymi zagraniami piętką z pierwszej piłki popisywali się Suomi. Portugalczycy od 18 spotkań nie przegrali na własnym boisku. Ostatni raz zdarzyło im się to w meczu eliminacyjnym z Rumunią, a tu mogło być jeszcze gorzej, mogła być piąta bramka, ale na szczęście swoich kolegów ratował grający w Sportingu Lizbona Nelson. Spóźniona po raz kolejny interwencja Fernando Couto. Zdaje się, że ten piłkarz najlepsze lata ma już za sobą. I proszę, końcówka meczu, a cały czas toczą się na połowie drużyny gospodarzy. Jari Litmanen, król środka pola, król Porto. Portugalia przegrywa z Finlandią 1-4. Przegrywa zasłużenie, bo w tym meczu była dużo słabsza. A to pojedynek kolejnego naszego rywala, współgospodarz finałów piłkarskich Mistrzostw Świata, a więc drużyna Korei. Piłkarzy z różnych powodów nie mógł wystawić trener Rudi Feller. Amerykanie też bez Claudio Reyny, bez Johna O'Briena i Briana McBride'a, ale w składzie, w którym było kilku piłkarzy Lig Europejskich i kilku graczy Major League Soccer. 17 minuta, atak grających w niebieskich koszulkach Amerykanów Clint Mathis i jest 1-0. Najpierw trafił w słupek napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych Clint Mathis, na co dzień gracz New Jersey Metro Stars. Podniósł się szybko Frank Rust, ale nie zdążył. Mathis dobił piłkę do pustej bramki i dość nieoczekiwanie to goście prowadzili 1-0. Amerykanie w 99 roku dwukrotnie pokonali Niemców w meczach towarzyskich 3-2-0. Spotkali się z nimi także na mistrzostwach we Francji, tam akurat górą byli Niemcy. Tutaj gospodarze musieli nadrabiać straty i zaczęli to robić po bramce Christiana Ziege. 44 minuta, Ziege pokonał własnego kolegę z klubu, bo Ziege to gracz Tottenhamu, a Casey Keller, bramkarz Stanów Zjednoczonych, właśnie w Tottenhamie gra na tej pozycji. Było więc 1-1, a po przerwie znakomite 8 minut w wykonaniu piłkarzy Rudi Fellera. W tej sytuacji jeszcze Olivier Bierhoff trafił w poprzeczkę, co nie udało się w 50 minucie, udało się 11 minut później. To jest 61 minuta, Bert Schneider dośrodkował z rzutu rożnego, Thomas Linke, Olivier Neville i Niemcy na prowadzeniu. Bramkostrzelny napastnik Bayeru Leverkusen. Najpierw ładne zgranie Thomasa Linke, akcja w niemieckim stylu i z najbliższej odległości pokonany Casey Keller. To 65 minuta, zaledwie 4 minuty po bramce na 2-1, wciąż w ataku gospodarze. Bernd Schneider, pole karne, Schneider i 3-1, a bramkę strzela Olivier Bierhoff. Skłócony AS Monaco z Didier Deschampsem, nie grywa w zasadzie w klubie z księstwa. Tutaj strzela swoją 34 już bramkę w reprezentacji Niemiec. Minęło 180 sekund i Niemcy po raz kolejny groźnie zaatakowali. Bernd Schneider, Thorsten Frings, Jörg Beme, który pojawił się po przerwie, Beme, Frings i 4-1. To było 7 minut, które wstrząsnęło Casey Kellerem i jego kolegami. Przespali ten okres gry Amerykanie, stracili 3 bramki i mecz w zasadzie był rozstrzygnięty. 71 minuta, Joe Max Moore w środku boiska, Clint Mathis. Clint Mathis, doskonałe podanie, Mathis i 2-4, drugi gol piłkarza New Jersey Metro Stars. Pokonany tym razem Hans-Jörg Butt, on w przerwie zmienił Franka Rosta. Nie było spalonego, powtórka pokazuje to dobitnie. Dwie bramki Clinta Mathisa, tym razem nie strzelił swojego gola Landon Donovan, ale Niemcy i tak pewnie wygrali 4-2. A my przenosimy się do Nowego Jorku. Amerykanie grali poza domem, natomiast na stadionie gigantów
Nowym Jorku Ekwador zmierzył się z Bułgarią. Drużyna południowej Ameryki w żółtych strojach, Bułgarzy czerwone koszulki. Popatrzmy, jak grają niespodziewani finaliści piłkarskich mistrzostw świata. To 24 minuta. Próba wyprowadzenia kontrataku, ale przechwycona piłka przez Edisona Mendeza. Teraz wypuszczony w bój Iwan Kaviedes i miał tyle miejsca i czasu, aby spokojnie umieścić piłkę w bramce. Młodziutki, 24-letni napastnik, ale dobrze już znany w Europie. Celty Vigo, pozyskany przed tym sezonem do FC Porto, to jeden z głównych autorów tego pierwszego historycznego awansu Ekwadoru do finałów piłkarskich mistrzostw świata. To już fragmenty drugiej odsłony, do przerwy 1-0 dla Ekwadoru, a tymczasem Iwan Kaviedes tym razem jako podający, a wykończył całą akcję Carlos Tenorio. Jak widać, awans Ekwadoru do finałów nie był przypadkowy. Cały czas stroną dominującą piłkarze z Ameryki Południowej prowadzą już różnicą dwóch bramek. Po raz kolejny bezradny w bramce Bułgarów Zdravko Zdravkov. 10 minut do końca. I jeszcze raz Iwan Kaviedes pozostawiony zupełnie sam na sam, tym razem już nie ze Zdravko Zdravkovem, a Dimitrim Iwankowem. Aż się wierzyć nie chce, że tam nie było spalonego, bo był 15 metrów przed obrońcami, ale to była długa piłka. To ujęcie pokazuje nam, że po prostu zaspali Bułgarzy. Iwan Kaviedes, gwiazda wieczoru. Myślę, że warto zapamiętać to nazwisko, bo może być o nim głośno w finałach mistrzostw świata. Kolejny finalista najbliższych mistrzostw, reprezentant Afryki, czyli reprezentacja Tunezji, w Tunisie w meczu towarzyskim podejmowała Norwegię. W miniony poniedziałek podziękował za pracę z reprezentacją Francuz Henri Michel. Nie do końca wiadomo, jakie były powody tej decyzji. Tymczasowo dwóch tunezyjskich trenerów opiekuje się tą reprezentacją i chyba gospodarzom na dobre to nie wyszło, bo w 7 minucie Tore André Flo po nieudanej pułapce offside'owej był bliski strzelenia bramki dla Norwegów. To 15 minuta wciąż w akcji Skandynawowie. Oni szykują się już do eliminacji mistrzostw Europy. Po raz kolejny Tore André Flo i tym razem strzał napastnika Glasgow Rangers zatrzymał się na słupku bramki tunezyjskiej. Spore błędy, szczególnie formacji obronnej Tunezyjczyków. Mieli kilka szans Norwegowie, to kolejna z nich. Dośrodkowywał Anderson i po raz kolejny Tore André Flo, bliski szczęścia. Niedawno Tunezyjczycy zremisowali bezbramkowo z Koreą Południową. Nie wyszedł im kompletnie turniej o Puchar Narodów Afryki. Tam odpadli w pierwszej fazie grupowej. Nawet bramki nie strzelili w żadnym z trzech spotkań. I w tym spotkaniu też okazji do gola wiele nie mieli, bo jak widzimy, większość ataków przeprowadzanych przez piłkarzy norweskich. To jedna z nielicznych szans. Rzut wolny Zubeir Baja. Ładny strzał napastnika Besiktasu Stambuł. Ale strzał niecelny. Nie miał wiele pracy w tym spotkaniu Thomas Myhre, bramkarz reprezentacji Norwegii. Ostatecznie drużyny podzieliły się punktami Tunezja-Norwegia 0-0. Popatrzmy na wyniki meczów towarzyskich, spotkania, których nie widzieliśmy. Irlandia niespodziewanie wysoko, 3-0 wygrywa z Danią. Gole Harta, Kina i Morisa. Filigranowy Pablo Aimar. Ciekawe, czy sam będzie wykonawcą tego karnego. Środkowy pomocnik Walencji, a nie Juan Sebastian Veron. 47. występ reprezentacji, jak na razie 7 goli. On czy Alium Bukar? Lepszy w tym pojedynku Juan Sebastian Veron. W 17 minucie Argentyna prowadzi z Kamerunem 1-0. Chciałby Marcelo Bielsa, aby Juan Sebastian Veron znów uwierzył w to, że jest wielki, jak wtedy, gdy grał w Lazio i uznano go za najlepszego rozgrywającego włoskiej Serie A. Nie posłużył mu transfer na Wyspy Brytyjskie, tam tylko od czasu do czasu pokazuje swą wielką klasę.
i ruszają rozdrażnione lwy Afryki. Mocne uderzenie, będzie 1-1, nie. Nieco szczęście miał German Burgos, tylko zmienił kor lotu piłki Samuel Eto'o, napastnik Majorki. Doskonały poprzedni sezon, 11 goli. Majorka zajęła wówczas trzecie miejsce, będąc rewelacją Primera División, głównie dzięki doskonałej formie tego młodziutkiego napastnika Samuela Eto'o. Rzut rożny. Jeremy Burgos, będzie rzut wolny dla Argentyńczyków. Zaatakowany w powietrzu bramkarz Atletico Madryt. Oto ten, który przewinił, Marc Vivien Foé, ale już te pierwsze sekundy po stracie bramki pokazały nam, że Kamerun nie pogodzi tu się z rolą chłopca do bicia. Często dziennikarze podkreślają, że zbyt odważne są wypowiedzi reprezentantów Kamerunu. Oni przed olimpiadą nakładką wchodził Juan Sebastian Verón, trzymał się Salomon Olembe przy piłce. Dlatego tylko nie przerwał tej akcji arbiter. Kto wie, czy później nie będzie pokazana żółta kartka Argentyńczykowi. Teraz jeszcze jeden faul. Pius Ndiaye skoszony przez Jose Chamota. Popatrzmy jeszcze, czy będą kary indywidualne od szwajcarskiego arbitra tego spotkania. Nie ma żółtych kartek. Wracając do poprzedniej myśli, Kameruńczycy otwarcie mówili przed olimpiadą, przed Pucharem Narodów Afryki, że jadą po zwycięstwo, że interesuje ich tylko złoty medal. Jak powiedzieli, tak zrobili. Tyle, że teraz poprzeczka zawieszona znacznie wyżej. A oni wciąż butni, a oni wciąż pewni siebie. Jeremy i szybko wyrównane straty. Już jest 1-1. Ci, którzy mówią, że jadą do Korei i Japonii po złoto, pokazują, że nie straszna im 11 Argentyny. Samuel Eto'o, napastnik Majorki, co nie udało się kilkadziesiąt sekund wcześniej, udało się teraz. Bardzo szybko wyrównane straty, perfekcyjne dośrodkowanie z rzutu wolnego Jeremiego. Samuel Eto'o w 20 minucie. W meczu Argentyna-Kamerun mamy remis 1-1. Dziennikarze zapowiadali to spotkanie jako rewanż za rok 1990. Tam wówczas w meczu otwarcia finałów piłkarskich Mistrzostw Świata doszło do ogromnej sensacji. Broniący tytułu Argentyńczycy przegrali z Kamerunem 0-1. Gola jedynego w tym meczu strzelił Oman Bijik. W tym spotkaniu grał Claudio Caniggia, a było to, jak mówię, 12 lat temu. Niesamowita piłkarska kariera tego oto piłkarza. Numer 9 na drużynę Kamerunu. Zdawało się, że kontratak będzie domeną piłkarzy z Afryki, a tymczasem odsłonili się podopieczni Winfrida Schaeffera i zostali natychmiast skarceni. Już widzimy, dlaczego Hernan Crespo i Gabriel Batistuta nie znajdują miejsca w pierwszej jedenastce. Marcelo Bielsy, Claudio Caniggia, idealnie w tempo do Pablo Aymara, ten uciekł Pierowi Wumy. I Alium Bukar po raz drugi tego dnia musi wyjmować piłkę z siatki. Pablo Aymar, filigranowy pomocnik Walencji. To jego dopiero drugi gol dla barw narodowych. Cofnięty Juan Sorin. Ciekawe, co teraz wymyślą Kameruńczycy. Odpowiedź na pierwszą bramkę rywali była natychmiastowa. Po golu z karnego Juana Sebastiana Verona, Samuel Eto'o w ekipie Winfrida Schaeffera. Czyżby ani jeden, ani drugi zespół nie miał przerwać pasma meczów bez porażki. Dwa razy Argentyńczycy wychodzili na prowadzenie. Dwa razy nieposkromione lwy Afryki strzelały bramkę wyrównującą. Tym razem uczynił to Patrick Sufo, a potwierdza się to, że najgroźniejszą bronią drużyny Kamerunu są stałe fragmenty gry.
powietrznych pojedynkach piłkarze Afryki są po prostu fenomenalni. Zabrakło Patryka Mbomy, zabrakło Lorena, ale jak widać po tym meczu Kamerun nie rzuca słów na wiatr. Podopieczni Winfrida Szafera będą groźni dla wszystkich. Eliminacje były dla Arabii Saudyjskiej bardzo trudne. Zespół wywalczył awans do finałów w ostatniej chwili po ostatnim meczu grupy A, w którym 4-1 pokonał outsidera Tajlandię. Bramki dla gospodarzy strzelili wówczas Bin Shenan w 41, Abdullah Al Dosary w 50 minucie. Honorowego gola dla Tajlandii strzelił Sake Sam. W 67 minucie na 3-1 dla Saudyjczyków podwyższył Al Jaber, a wynik meczu ustalił w 73 minucie Al Harbi. Arabia Saudyjska rozgromiła Tajlandię aż 4-1, ale Saudyjczycy musieli też liczyć na korzystny dla siebie wynik innego spotkania. Pierwsze miejsce w tabeli zajęli dzięki Bahrajnowi, który w ostatnim kolejce pokonał nieoczekiwanie dotychczasowego lidera Iran 3-1. Arabia awansowała do finału z pierwszego miejsca. Iran musiał rozgrywać mecze barażowe z Irlandią, o której będziemy mówić już za chwilę. Vaud's first home fixture as Scotland coach thrashed 5-0 by France last time out. The need for improvement was all too clear, and with the game just minutes old, Christian Daly made his presence felt. A perfect start and only his second goal for his country. Paul Lambert threatened a second, but there was no way through. Nigeria, who were using this fixture as a warm-up to this summer's World Cup, improved as the drama unfolded, with Kanu their chief threat. It was left for teammates Julius Agahoa to provide the final touch and claim the deserved equaliser. And there was more of the same in the second half as he got in on the act again. A delightfully worked move with a finish to match. It proved to be the decisive moment, and Bertie Vogts was left to come to terms with a second straight defeat as Scotland manager. Tony Lockwood, Sky News. Zawodników z podstawowego składu Angel Jordanescu, trener reprezentacji Rumunii, który powrócił na to stanowisko, dziś delegował w podstawowym składzie. W bramce Lobonta, dalej z numerem drugim Dumitru, trójką Radoju, z numerem czwartym Jęci, z numerem piątym Szoawe, szóstką kapitan Georg Popescu, doświadczony, siódemką Joanne, z numerem 8 Munteanu, równie doświadczony, z 9 Ganea, z 10 Mutu i z 11 Kodrea. Gracze rezerwowi reprezentacji Rumunii to w przeważającej większości gracze młodzi, mało doświadczeni, z nikłym stażem reprezentacyjnym. Ale Rumunii, mimo że nie mają wielu gwiazd, zapowiadają, że walczyć będą tutaj co najmniej o remis. Oto skład Polski. W bramce Jerzy Dudek, dalej z trójką Jacek Zieliński, z szóstką Tomasz Hajto, czwórką Michał Żywłakow, z ósemką Tomasz Iwan, z dziewiątką Paweł Kryszałowicz, z numerem 10 Kałużny, z 13 Karwan, z 17 Żuraski, z 18 Krzynówek i z dwójką Kłos, który zastąpił w ostatniej chwili Bąka, a to rosyjski arbiter, który rozpocznie 32 w historii pojedynek Polska-Rumunia. Polacy na biało-czerwono, Rumunii w swoich tradycyjnych barwach na żółto. Swego czasu, kiedy tak różnie szło reprezentacja, w sumie można powiedzieć, że nie szło, nasi zagrali spotkanie, które może nie było najłatwiejsze, ale ważne, bo przełomowe dla tej reprezentacji, która nie przegrała meczu w Bukareszcie, a później fantastyczne spotkanie z Ukrainą, marsz w górę, wygrane eliminacje i po 16 latach powrót do finałów Mistrzostw Świata, a Rumunii odwrotnie, po 16 latach nie zagrają w finałach Mistrzostw Świata. No i jeżeli sobie dobrze przypominam, to tam zadecydował Olisa Debe. I w dodatku strzelił bramkę. Tak jest. Karwan, daleka piłka, Żurawski, okazja, Żurawski jest Kryszałowicz, a tylko boczną siatkę. Kryszałowicz, Iwan, poczekał, popatrzył, dograł Kryszałowicz, pole karne, Kryszałowicz, lewa noga, ładne rozegranie, teraz będzie Krzynówek, szansa, Georgia Popescu, Żurawski, jeszcze nie koniec, Żurawski, jeszcze raz blokują Rumunia, konkretnie Radoju, jeszcze Polacy, jeszcze Krzynówek. Ładny teraz fragment gry Polaków, teraz pracujemy, tak? I na zakończenie, ale po blisku sędziego strzelał Kałuż. Kapitalna akcja, wykonanie przez Tomek, ją zaczął Iwan, zagrał do
Ryszałowicza i ten kapitalnie odegrał piłkę do Krzynówka. No szkoda, że Jacek szybciej nie zdecydował się tak zwanym strzałem sytuacyjnym, czyli mówiąc prosto właśnie szpicem. Krzynówek na, leży na boisku. Szpicem, zaraz zobaczymy. Proszę, Paweł kapitalnie tą piłkę zagrał i tu Jacek przyjął, miał ją szpicem, szybciej, nie tak z całej nogi, nie z wymachu. Jestem przekonany, że bramkarz miałby duże trudności. Szybciej po prostu bez przyjęcia. Może bez przyjęcia, ale jak już przyjął, tutaj Maciek Żurawski również trafił w obrońcę. No zamieszanie, ale no szkoda, szkoda, że ta akcja nie zakończyła się bramką, bo była to naprawdę piękna akcja. Po pół godzinie gry najlepsza okazja do tego, by prowadzić spotkanie towarzyskim z Rumunią 1-0. To powtórka całego zamieszania na polu karnym, niewykorzystanego przez biało-czerwony. I już Rumunii. Ale zdecydowanie lepszy okres gry Polaków. Tak. Głos. Błąd. No i teraz szansa, zobaczymy co zrobi Dudek. Świetnie broni Dudek. Znakomicie broni strzał Ganei. Ale jeszcze nie koniec. I niestety 1-0 dla Rumunii. Mówię niestety, ponieważ nie upilnowali oni Ganei. Dwukrotnie strzelał Ganea. Tak, a poza tym, no cóż, mówiliśmy od samego początku, że Tomek Kłos źle się czuje. No widać, że rzeczywiście, no. Teraz Jurek do niego podchodzi, pociesza go, ale to patrz na tutaj, to jest właśnie to. Jest prezent. Całe nieszczęście, tak. Jurek kapitalnie się zachował, wyszedł, skrócił kąt. Tutaj nie... Znaczy, nasi byli... On jeszcze do tej piłki doszedł, strzelił. Jurek nie zdążył wrócić. 1-0. Niewiele, ponad 10 minut do końca pierwszej połowy. No czuję się, że to spotkanie towarzyskie, to widać w tempie gry, w zaangażowaniu jednej i drugiej drużyny. Tak, ale do tej 30 minuty, do tej straty bramki jednak jakoś to było. Teraz widzę, że nasi troszeczkę się podłamali. A zupełnie niepotrzebnie, to tak jak sam powiedziałeś, że jest to spotkanie towarzyskie i tutaj trzeba prezentować. Kolejny błąd, niepotrzebny Jacek. Czyli wybijał tą piłkę i nie było jakiejś komunikacji. Pójść. A tak Rumunii mają rzut wolny. No brak. Jest tego zrozumienia. Jeśli można mieć w eliminacjach, byliśmy chyba najbardziej zadowoleni z gry naszej defensywnej, tak w tej chwili tej gry mamy chyba najwięcej zastrzeżeń. Tu trzeba będzie popracować bardzo długo przed czwartym setem. No, jest też trochę tak, jak chyba Wojtek Mularski w swojej piosence to złamana. Złamany palec Jacka Bąka już w opatrunku, że nie ma jasności w temacie Marioli. Czyli nie wiadomo, bo troszkę Jurek tutaj Engel eksperymentuje i słusznie zresztą. I nie wiadomo kto będzie grał, czy czwórką, czy trójką. Popatrzmy, znowu błąd Zielińskiego i 2-0. A przez strzelcem bramki Mutu. No cóż, Jacek Zieliński tutaj zamiast piłkę wybić od razu z tak zwanej pierwszej piłki, to poczekał. Roman mu wyłuskał i... Troszkę podobna sytuacja jak z Kłosem. No nie no, z Kłosem była ewidentna. Tutaj no być może ślizgiem Jacek, bo nie zaraz w tej chwili zobaczymy. No nie, to jest brak pokrycia. Nie można tak zostawić zawodnika jeden na jeden przy ostatnim stoperze. Proszę popatrzeć, jak zbliżają się naszego pola karnego. Jest Czernat, pole karne, ładne przejście. Oj, ale karny. Tak. Nie było karnego. Zagrał tutaj bardzo ładnie tak pod publiczkę napastnik rumuński. No, szedł dwóch zawodników. No, był nie. To danie 11. No cóż, jeżeli strzelą, to... Taki wodziczek pokojowy był. No i zobaczymy. Strzelił już raz Ganea. Jerzy Dudek i Ganea. Ganea broni Dudek, ale to bitka jest. Teraz Dudek. Brawo. I teraz strzelał ponownie szafę. No, ratuje Jerzy Dudek nas przed utratą trzeciej bramki. Ale myślę, że też coś jest z tym powiedzeniem, że sprawiedliwości stało się zadość. Tak, ale tutaj, proszę zobaczyć, bardzo ładnie Jurek wyczuł. Tak, ledwo ją drugi raz kapitalnie. No cóż. No to jest cały atut Jurka, ten refleks. I cały atut jest w tym, że jest to jeden z najlepszych bramkarzy, moim zdaniem, na świecie. Brawo, Jurek, tylko taką formę utrzymaj. Ma się do końca. Może się uda strzelić. Tak, to co powiedziałeś, różnica pomiędzy meczem z Japonią, a tutaj z Rumunią, to podjęliśmy tutaj walkę i gramy, no walczymy, no brak skuteczności, fatalne błędy, ale już jest lepiej. Popatrzmy, Aiton! Zajadę, dobrze, dobrze. Aiton, mówiłem o tym, że dość dawno nie strzela. Strzelenie piłki, bramka moim zdaniem popełnił. Spełnił nasze życzenia, Tomek, tak, i nie tylko nasze. No to teraz... Ja mam życzenie, żeby jeszcze... Na 2-2? Tak, na 2-2 i będzie
i będzie w miarę dobrze. No, błąd strzelił, a on stał jak zamurowany na linii. Ale dobrze, należałoby się to za te... Szósty gol w 46 występie. Przyjemne to nie jest, jak przegrywa się drugi raz z rzędu, ale ja myślę, że to przyjemne, to mam nadzieję i takie przekonanie będzie przed nami w maju, w czerwcu. Dziękujemy bardzo. Jan Tomaszewski. Dariusz Szpakowski. Spotkań na stadion. Został kapitanem reprezentacji. Na kolejnego gola trzeba było czekać zaledwie 8 minut. Gol Dariusa Wasela i 3-0 Anglicy prowadzą z Paragwajem. Czwarta bramka dla podopiecznych Eriksa w tym spotkaniu. 2 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy. Nie wiadomo, nawet jeśli pojedzie na mistrzostwa, czy będzie grał w pierwszym wyjściowym składzie. Daje mu wciąż szansę w grach towarzyskich. José Antonio Camacho, właśnie Mendieta, rozciągnął teraz akcję na prawą stronę. Juan Carlos Valeron z numerem 17 wprowadzony po przerwie. Dokonał aż 4 zmian José Antonio Camacho i opłaciło się, bo już jest 2-0. 48 minuta, Ruben Baraja. On akurat grał od pierwszej minuty, piłkarz Walencji na 2-0. Nie potrzebował wiele miejsca w tej sytuacji Baraja. Strzał z powietrza z pół obrotu i na Windsor Park było już 2-0 dla gości. Wciąż dużo lepsi, dużo więcej mający zgryz Hiszpanii aktywny Juan Carlos Valeron. Natychmiast pod pole karne, kolejna okazja. Bliski w tej sytuacji szczęścia Fernando Morientes. Im dłużej trwał ten mecz, tym większa była przewaga piłkarzy hiszpańskich. Te 4 zmiany, o których mówiłem, przynosiły efekt. Wprowadzony Ivan Elguera, wprowadzony Mendieta, Valeron oraz Curro Torres znacznie ożywili poczynania piłkarzy hiszpańskich. Tutaj swój zespół ratował Mike Taylor, wciąż więc było 2-0, Mendieta na prawą stronę. Nie doszedł do tej piłki Valeron. Rozpoczną zatem gospodarze. Hiszpanie na najbliższych mistrzostwach świata w grupie zmierzą się z zespołami Słowenii, Republiki Południowej Afryki oraz Paragwaju. Być może styl gry Irlandczyków miał nieco przypominać styl gry reprezentacji Słowenii, chociaż akurat Słoweńców Hiszpanie znają bardzo dobrze. Grali z nimi na ostatnich mistrzostwach świata, a to bramka na 3-0. 54. minuta, Raul González po raz drugi w tym spotkaniu zdobywa bramkę. Ma już więc 25 trafień w reprezentacji Hiszpanii i goni bardzo szybko Fernando Hierro. Hierro większość bramek zdobywa ze stałych fragmentów gry, rzutów wolnych, rzutów karnych, czy też po dośrodkowaniach z rzutów rożnych i wolnych, a Raul to prawdziwy egzekutor. Tutaj z lewej nogi idealnie pod słupek trafił kompletnie zaskoczony Mike Taylor. Bez żadnych szans bramkarz reprezentacji Irlandii Północnej. 68 minuta, dużo lepsze te drugie 45 minut w wykonaniu Hiszpanów. Tutaj bardzo nieprzyjemne wejście George'a McCartneya, to mogło skończyć się poważną kontuzją. Popatrzmy raz jeszcze na tę sytuację. Sporo szczęścia miał Juan Fran, że nie doznał w tej sytuacji kontuzji. Gaiska Mendieta bezpośrednio pod pole karne. I mamy 4-0. Z najbliższej odległości wpycha piłkę do siatki Carles Puyol. Co ciekawe, to jego pierwszy gol w reprezentacji. Najpierw mocny strzał głową. Miał problemy ze sparowaniem tej piłki Mike Taylor. No i wykorzystał to Puyol. Wydawało się, że można było odwidzać tutaj faul w tej sytuacji. Choć, jak wskażą powtórki, nie było kontaktu pomiędzy zawodnikiem, jego nogą, a bramkarzem reprezentacji Irlandii Północnej. Gol uznany, 4-0 dla Hiszpanii, wciąż gracze Camacho w natarciu, Valeron. Ładna teraz dwójkowa akcja Valerona z Morientesem, idealna szansa i jest 5-0. Akcja meczu, bo w zasadzie 2 razy piętą zgrywali Hiszpanie, a ta druga pomiędzy Valeronem a Morientesem. Fernando Morientes takich sytuacji niezwykle marnować. To pierwsze zagranie piętą, tutaj drugie. Szkolna filmowa akcja.
No i tylko najlepsi piłkarze, najbardziej zaawansowani technicznie mogą sobie pozwalać na takie rozwiązania takich sytuacji. Najpierw Raul, a potem Valeron, dwa razy piętą, a wykończył całą akcję Morientes. Prawdziwy pogrom gospodarzy, 5-0, mogło być jeszcze gorzej, bo oto próbował zaskoczyć z dystansu Mike'a Taylora, jeden z Hiszpanów. Niewiele brakowało, a byłoby 6-0. Warto popatrzeć na to uderzenie Ruben Baraja. To i niewiele brakowało, a zdobyłby taką bramkę, którą my dobrze pamiętamy, z którą kiedyś strzelił w hiszpańskiej drużynie Atletico Madryt Marek Cisco. Więcej bramek nie było. Srogiej lekcji udzielili gospodarzom Hiszpanie. 5-0 wygrali w Belfaście. Irlandczycy po 37 latach doznali na własnym stadionie tak druzgocącej porażki. 5-0 w 65 roku przegrali właśnie tyle z Walią. A my jesteśmy już na Stadionie Narodowym w Ljubljanie. Inny mecz towarzyski, kolejny finalista Mistrzostw Świata Słowenia. Co ciekawe, debiutant na tych mistrzostwach podejmowała też finalistę, zespół Tunezji. Słowenia z trudem awansowała po dramatycznych barażach z zespołem Rumunii. Tunezyjczykom poszło nieco lepiej w grupie afrykańskiej, ale ten zespół w tym roku przeżywa poważne problemy. To bramka na 1-0 dla gospodarzy, 23 minuta. A jej strzelcem Miran Pawlin. Miran Pawlin to lewy pomocnik FC Porto, 30-letni doświadczony reprezentant Słowenii. Szybko gospodarze objęli więc prowadzenie. Mówiłem o Tunezyjczykach, oni fatalnie grają w tym roku. Co ciekawe, nie wygrali jeszcze ani jednego meczu. Od 7 spotkań nawet nie zremisowali. Fatalna postawa w Pucharze Narodów Afryki. Odszedł trener Henri Michel, ale jak na razie poprawy w grze piłkarzy z Afryki nie widać. Słoweńcy prowadzili 1-0. Ale w drugiej połowie nie zamierzali na tym poprzestać. Kolejne ataki gospodarzy. Tutaj strzał i Tunezyjczyków po uderzeniu Maribora Vukdalicza ratuje słupek. Vukdalic sporo szczęścia miał, uderzał i bramkarz zespołu tunezyjskiego, a goście w zasadzie przeprowadzili jedną groźną w tym meczu akcję ofensywną. Uderzał Kwertani i miał pewne problemy Dabanowicz, bramkarz reprezentacji. Ostatecznie Słowenia wygrała 1-0 i Słoweńcy po raz pierwszy w tym roku. A po przerwie do pracy zabrali się Brazylijczycy. To pierwsza ich akcja w drugiej części. Próbował szczęścia Gilberto Silva, pomocnik Atletico Mineiro. W ostatniej chwili jego strzał zablokowany, w efekcie rzut rożny. Wisząca piłka na 3 metr, Ronaldinho. I mimo asysty w tej sytuacji rywala, tyle że trafił w boczną siatkę. Niemal godzina na boiskowym zegarze, Portugalczycy w ataku. Luis Figo. Rui Jorge na 20 metr, natychmiastowa decyzja. Spokojnie łapie tę piłkę Marcos. Wciąż nie ma bramek i wciąż prowadzący grę gospodarza. Rozgrzewający się przy bocznej linii Ugowiana, a tymczasem Sergio Conceição. I w końcu doczekali się kibice na Hossa. Próbował bronić Marcos, piłka spadła do siatki. Nie miał większych szans bramkarz zespołu Palmeiras. Cieszy się Sergio Conceição. I to jeszcze raz ta akcja. Przepiękne prostopadłe podanie. Duża zasługa Sapinto, który sprytnie markował przejęcie piłki Adesanya. Po tym na pewno przećwiczonym wielokrotnie na treningach w wariancie strzela bramki. Opuścił boisko chwilę później Fernando Couto. Zmienił go George Andrade. Pojawił się w międzyczasie także młodziutki 19-letni Ugowiana. Przedłuża João Pinto i to już 70 minuta. W akcji Brazylijczycy pojawił się w ich składzie Edilson. On zmienił Gilberto Silvę. Rivaldo zszedł, na jego miejsce pojawił się Denilson. I tak jak należało tego oczekiwać, również tylko 45 minut wśród Brazylijczyków rozegrał Ronaldo. Jego z kolei mieli Canarino z szansę, będzie rzut wolny. To idealna pozycja dla Roberto Carlosa. Zobaczmy raz jeszcze tę sytuację, nie ma wątpliwości. Jorge Costa w tej sytuacji, tym, który przewinił, faulowany Denilson.
Być może Denilson podejdzie do piłki. Też dobre uderzenie piłkarza Realu Betisu Sevilla z lewej nogi. W międzyczasie, jak wspomniana już przeze mnie zmiana, pojawił się Edinson, napastnik Flamengo. A długi rozbieg wziął już Roberto Carlos. A jednak Ronaldinho Gaucho sygnalizował jeszcze zagranie ręką któregoś z Portugalczyków w murze. Puścił jednak grę hiszpański arbiter Juan Torres i wychodząc kontrą gospodarze, niedokładne jednak podanie. I już Brazylijczycy. Miękko, dokładnie. Doskonała okazja Franka, troszeczkę za mocne to podanie. Piłka w rękach Ricardo. To jeszcze raz akcja Brazylijczyków, podającym w tej sytuacji Emerson, ale za mocne to zagranie. Nie był w stanie dojść do piłki Franka Cafu. Edilson na środek. Ronaldinho. Podbiega już blisko pola karnego. Edilson, do niego podanie. Edilson i chyba będzie rzut karny. Tak jest. Nie wahał się nawet przez moment pan Espinas Torres z Hiszpanii. Zdecydowanym gestem wskazał na punkt oddalony o 11 metrów, bo wyraźnie widać, że był w tej sytuacji faul. Nieczyste zagranie Rui Jorge'a, obrońca reprezentacji Portugalii, faulował na polu karnym Edilsona i Brazylijczycy będą mieli okazję na wyrównanie. Wychodził na czystą pozycję i z całą pewnością przejąłby tę piłkę napastnik Flamengo, mówię o Edilsonie. Wcześniej nie zdołał tego podania przeciąć Armando Petit. Był tam jeszcze Jorge'a w radę, no ale w efekcie rzut karny. Piłk chyba wyróżniający się najbardziej widoczny piłkarz reprezentacji Brazylii w tym meczu Ronaldinho Gaucho, a naprzeciwko niego Ricardo Pereira. Ronaldinho i jest 1-1. Cieszą się, licznie przybyli na ten mecz kibice brazylijscy, cieszą się piłkarze, cieszy się na pewno obecny na trybunach Pele. Był też jego przyjaciel Eusebio, ale jemu chyba akurat ten gol do gustu nie przypadł. Tak czy siak, po 73 minutach na Jose Alvalade mieliśmy remis 1-1. Druga połowa już nieco lepsza w wykonaniu Brazylijczyków. Osiągnęli przewagę mniej więcej od 60-65 minuty i w pełni zasłużyli na tego gola. Zmylił Ronaldinho Gaucho Ricardo i wyrównał stan pojedynku. Się inny mecz towarzyski. Ładna akcja tutaj dwójki napastników reprezentacji Turcji, a do siatki trafił Hakan Şükür. No i nareszcie Turcy zdobyli w tym sezonie bramkę w meczu towarzyskim. Mówiłem o porażce z Ekwadorem 0-1, później remis 0-0 z Koreą. Tak więc nie najlepsze te występy. Akcja zespołu chilijskiego rozpoczął Tapia, stracił piłkę Tejo i już Turcy. Ładne, natychmiastowe, długie podanie. Kolejna doskonała okazja. No i zmarnował dobrą sytuację w tym dniu pełniący funkcję kapitana swojej drużyny, Hakan Şükür. Nazwany z racji swego wzrostu nadpostoru Hakan Şükür, on zapewnił jak na razie prowadzenie swojej drużyny. 64 minuta, Chilijczycy. Garcia. Był Rodrigo Milar, przerzut piłki na prawą stronę. Chilijczycy w bardzo odmłodzonym składzie towarzyskiego trenera pana Cezara Vacci i on zastąpił Jorge Rojasa na tym stanowisku. No i to była chyba najlepsza okazja reprezentacji Chile na wyrównanie. Oczekiwał w tej sytuacji Omer Kaspis raczej dośrodkowania, a tymczasem trafił w sukces. 81 minuta. Dośrodkowanie w pole karne. Zamyka całą tą akcję Ilhan i z najbliższej odległości strzela na 2-0. 27-letni piłkarz, który dopiero od września ubiegłego roku gra w reprezentacji. Piłkarz Besiktaszu Stambuł. Drugi gol dla reprezentacji w tym meczu i drugi jego gol w drużynie narodowej. I później zgranie i z najbliższej odległości na 2-0 Manzis Ilhan.
Już doliczony czas gry na stadionie w Petrogradzie. 2-0 nie rezygnowali piłkarze Senola Gunesza z podwyższenia prowadzenia. Ale i tak mogą się cieszyć, bo jak powiedziałem, w tym roku jeszcze Turcja smaku zwycięstwa nie zaznała. Zostanie rozegrany finał Mistrzostw Świata. Na tym stadionie Japonia w innym meczu towarzyskim zmierzyła się z zespołem Kostaryki. Dwaj finaliści tegorocznych mistrzostw zmierzyli się ze sobą. 54. minuta. Koji Nakata fauluje w polu karnym Haralda Wallace'a i rzut karny dla popularnych Kikos, jak mówi się o reprezentacji Kostaryki. Rzut karny to jednak nie bramka. Ronald Gomez nie wykorzystał broni. Na Narazaki wciąż więc było na International Stadium w Yokohamie 0 do kazy. Lubią się mścić i tak stało się w tym spotkaniu. 70. minuta. Spójrzmy, co zrobił Tomokazu Mioin. Chciał dośrodkować, a tymczasem przy wydatnej pomocy Erika Lewica w bramce doprowadził do stanu 1-0 dla Japonii. Japonii, która grała bez Europejczyków. Nie było więc Nakaty, nie było Shinji Ono, nie było bramkarza Kawaguchiego. Zabrakło też Junichi Inamoto. To chyba odbiło się na końcowym wyniku, bo Kostarykańczykom udało się wyrównać. 77. minuta. Winston Parks doprowadza do remisu i takim wynikiem zakończył się ten mecz. W Busan, gdzie 4 czerwca ze współgospodarzami mundialu zagrają Polacy, Korea Południowa pokonała reprezentację Szkocji 4-1. Pierwszą bramkę po indywidualnej akcji zdobył Chun Sun Lee. Po przerwie bramkarza Szkotów Sullivana pokonali jeszcze Jung Hwan Yun oraz dwukrotnie Jung Hwan An. Przy prowadzeniu Koreańczyków 3-0 honorowego gola dla Szkocji zdobył Dobi. Korea rozegrała dziś znakomite spotkanie. Komplementował przeciwników trener Szkotów Bertie Fox. Zadowolenia nie krył prowadzący Koreańczyków Holender Hiddink. Kolejnym przeciwnikiem jego drużyny będzie w najbliższy wtorek Anglia. W innym dzisiejszym meczu finalistów mundialu Chiny przegrały u siebie z Urugwajem 0-2. Cup, but Bertie Vaux was determined his Scotland side should still have a taste of Korea. But the World Cup joint host didn't extend too much hospitality early on. Chun Su Lee found his way through the Scottish defence for the opening goal. It was a moment which clearly meant a lot to him. Early in the second half, the Koreans extended their advantage, thanks to a long-range effort from An Yong-hwan. And as the home side brought on the substitutes, Jung Yoon-hwan announced his arrival in dramatic fashion. Scotland did at least pull a goal back. Scott Doby with this header on his debut. But sadly, one man in the crowd didn't quite time his run so well. England don't play Korea till next week. But at least the Korean keeper, Yong Ji Kim, will want to compare notes with David Seaman and David James. The Koreans did look a good deal more impressive up front. An Yong-hwan, the best goal of the match, his second, to make it 4-1. Scotland's third successive defeat under Bertie Vaux. Philip Barker, Sky News. Nil. It's Vaux's fourth straight loss since taking over from Craig Brown. It also means he has a scoring record of 2 goals for and 13 against. And there were goals for captain Christian Daly, Steve Thompson and Scott Gemmell. It's their first win in 5 games under Vaux. Mecz odbył się bardzo dawno, bo 76 lat temu. Pierwsza groźna akcja biało-czerwonych. Marek Koźmiński piłkę łapie. Mark Pom, bramkarz Estonii i angielskiego derby, w odpowiedzi goście. Błąd Majdana bez konsekwencji. Majdan zastąpił w wyjściowej 11 Jerzego Dudka, który wciąż jeszcze narzeka na bóle w kolanie. W związku z tym trener Engel nie ryzykował, nie wstawił bramkarza Liverpoolu do składu. Świerczewski, Kryszałowicz, Olis Adebe nie dochodzi do tego podania. Mogło być groźnie pod bramką Estonii. Wciąż jednak 0-0. A goście wcale nie ograniczali się tylko do obrony własnej bramki. Także od czasu do czasu atakowali bramkę Majdana. Tym razem na posterunku Jacek Krzynówek. Krzynówek w akcji ofensywnej. On zagrał w wyjściowej 11 na prawej pomocy. Do przerwy było 0-0. Kogo zabrakło? Może Bartosza Karwana. Dokonał 6 zmian, 4 kolejne przeprowadził w trakcie drugiej połowy. I na lepszą grę biało-czerwonych czekał nie tylko Mariusz Czerkawski, czekali także wszyscy kibice, choć pierwszą groźniejszą akcję przeprowadzili goście.
A w 50 minucie Tomasz Kłos trafia w poprzeczkę. I to był zwiastun tego, że w drugiej połowie nasi piłkarze grali dużo lepiej niż w pierwszych 45 minutach. W 56 minucie biało-czerwoni rozpoczęli akcję na własnej połowie. Jacek Bąk, daleki przerzut. Piłka przelatuje nad Marcinem Rzewłakowem, trafia do Macieja Żurawskiego i piłkarz Wisły strzela gola na 1-0. W swoim 9 występie Maciej Żurawski zdobywa 3. gola w reprezentacji Polski. Po tej bramce Polakom grało się dużo lepiej. Zdecydowanie podopieczni Jerzego Engela byli stroną przeważającą. Jacek Krzynówek po wejściu Pawła Sibika przeniósł się z prawej pomocy na lewą. Mógł być gol na 2-0, gdyby Marcin Rzewłakow nie pomylił się o ile? O 3, może 4 centymetry. Piłka przyleciała po jego strzale nad bramką Estonii. Najgroźniejsza akcja w drugiej połowie. Gości strzela Urmas Roba, ale broni Adam Matysek, który po przerwie zastąpił Radosława Majdana. Reprezentanci Polski strzelają drugą bramkę. Ona jednak nie zostaje uznana. Sędzia Emil Wozinowski z Macedonii uznał, że Maciej Żurawski był na spalonym w momencie podania od Rzewłakowa. Na pożegnanie z polską publicznością reprezentacja wygrywa 1-0. Skromnie, ale i takie zwycięstwo zapewne też ucieszyło prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Przed odlotem pożegnanie w niezłych nastrojach. Ale podobnie jak to było w meczu kontrolnym z Estonią, po słabej grze tradycyjnie zawodziła nasza obrona. Na szczęście Jerzy Dudek kilkakrotnie uratował zespół przed utratą gola. W 11 minucie Polacy objęli prowadzenie po strzelecu Zarego Kucharskiego. Później na boisku dominowali szybsi gospodarze. W drugiej połowie gry naszego zespołu ożywiło wejście kilku zawodników, zwłaszcza Emanuela Olisadebe. W 60 minucie było już 2-0 po golu Jacka Krzynówka. Ambitnie grającym gospodarzom udało się zmniejszyć rozmiary porażki. Na kwadrans przed końcem pięknym strzałem z 25 metrów popisał się Park. Kolejny mecz Polacy zagrają 4 czerwca z Koreą Południową. Wtedy stawką będą już punkty w rywalizacji grupowej Mistrzostw Świata. Zdaniem fachowców do dalszej fazy rozgrywek awansują z naszej grupy Portugalia i Polska. By jednak pokonać Koreę i Stany Zjednoczone, nasi piłkarze muszą zaprezentować się znacznie lepiej niż w